Ta audycja gości na naszej antenie już od ponad roku. Prezentujemy w niej najciekawsze relacje historyczne ze spotkań z UFO, niezidentyfikowanymi istotami, nieznanymi zwierzętami i zjawiskami, których współczesna nauka nie potrafi bądź też nie chce wyjaśnić. Audycja spotyka się ze sporym zainteresowaniem z Waszej strony, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy słuchacze, oto setny odcinek audycji Z kart historii. Śmierć w bazie Maguire. 18 stycznia 1978 roku Jeff Morse i jego partner, strażnicy z bazy lotniczej Maguire, na własne oczy widzieli krążące nad wojskowym terenem świetliste kule. Niebawem skierowano ich na udział w akcji poszukiwawczej, która miała nieoczekiwany skutek. Wyjaśniono im, że żandarmi strzelali do dziwnej istoty, która pobiegła w stronę ogrodzenia. Nad ranem Morse zauważył leżące na drodze zwłoki. To nie był człowiek. Słowo wstępu. Niniejszy tekst miał pierwotnie być zalążkiem książki o wydarzeniach z bazy Maguire. Miałem nadzieję, że jej wydanie pozwoli mi powiązać ze sobą końce tej zagadki. Moim celem było spotkanie z innymi głównymi bohaterami tych wydarzeń i dotarcie do dodatkowej dokumentacji. Mimo obiecujących początków, niewiele z tego wynikło. Choć mam świadomość, że śledztwu w tej sprawie jeszcze daleko do finału, opiszę to, co do tej pory udało się ustalić. Spotykając się wiele razy z głównym świadkiem i korespondując z nim przez lata, uzyskałem pełny obraz jego osobowości, pochodzenia i kariery. Dziś jest on absolwentem czołowych krajowych uniwersytetów w zakresie stosunków międzyludzkich i zarządzania biznesem. Był to człowiek w pełni otwarty na współpracę, dostarczający wszystkich niezbędnych szczegółów. Gdy mieszkał w Virginii, zgodził się, abym spotkał się z jego żoną i przyjaciółmi. Innym razem Leonard Stringfield, który jako pierwszy otrzymał informację o tej sprawie, umówił świadka z moim bratem Benem oraz Bruce'em McCabe. W późniejszym okresie mężczyzna zgodził się także na złożenie oficjalnego oświadczenia, czego świadkami byli m.in. Don Berliner i Rob Swietek. Wstęp wydaje się konieczny, by naświetlić postać naszego informatora. Na chwilę obecną nie mam wątpliwości, że przekazana przez niego relacja jest autentyczna, a ponieważ dotyczy zdarzenia, które było de facto przestępstwem, ma ona szczególne znaczenie. Kiedy dowiecie się Państwo, o co chodzi, zrozumiecie, dlaczego zajmujący się sprawą oficerowie nie zdecydowali się na kontynuowanie śledztwa w tej sprawie. Oto historia zajścia, które dosłownie odmieniło życie pewnego funkcjonariusza policji lotniczej. Ujawniając swoją wiedzę Stringfieldowi i mnie, człowiek ten naraził się na powtarzające się groźby. Niniejszy tekst został stworzony przy jego współudziale. Gdy noc przechodziła w dzień. Sierżant Jeff Morse, nazwisko fikcyjne, i jego partner z sił porządkowych lotnictwa, sierżant Mark Larimer, patrolowali teren należący do bazy lotniczej Maguire AFB w stanie New Jersey, placówki, w której stacjonowały samoloty bojowe i gdzie przechowywano pociski jądrowe. Służący w 418 Szwadronie Policji Bezpieczeństwa funkcjonariusze odpowiadali za porządek i bezpieczeństwo bazy. Wszystko zaczęło się typowo, jednak trwające od 23 do 7 rano służba z czasem przerodziła się w szereg przedziwnych wydarzeń. Do godziny pierwszej w nocy funkcjonariusze sprawdzili obszar mieszkalny, teren samej bazy i przeprowadzili inspekcję budynków, nie spodziewając się, że coś może zakłócić ich pracę. Wszystko wydawało się pod kontrolą. Morse kontynuował rodzinną tradycję służby w mundurówce. Rok po służbie w zwykłej policji, gdzie trafił po ukończeniu lotniczej szkoły policyjnej w Lackland w stanie Teksas, rozpoczął pracę w bazie Maguire, co uważał za wyróżnienie. Oprócz śródrocznego szkolenia przeszedł także kurs walki w Cambulis w San Antonio. Noc 18 stycznia 1978 roku była mroźna, wietrzna i sucha. Na niebie widać było iskrzące się gwiazdy i księżyc. Jak na złość, w patrolowym sedanie zepsuło się ogrzewanie, a Morse starał się ponownie je uruchomić. Choć często pracował sam, tamtej nocy przydzielono mu partnera, którym był Mark Larimer. Lotnicze służby porządkowe i ochronne nosiły te same uniformy i insygnia. Ich funkcjonariusze mieli też prawo do noszenia broni i dokonywania aresztowań. Ich nadzorcą był dowódca szwadronu, odpowiednik komendanta żandarmerii w siłach lądowych. Głównym zadaniem strażników była ochrona samolotu
samolotów i arsenału przed intruzami, szpiegami, sabotażystami itd. Radio w samochodzie Morsa i Larimera milczało, jak zwykle podczas zimowych nocy. Ponieważ nic się nie działo, Morse postanowił zapoznać kolegę z procedurami związanymi z patrolowaniem bram wjazdowych do bazy. Po pierwszej powiadomił przełożonego, że może na chwilę zwolnić strażników przy jednym z wejść, którzy w tym czasie mogą zrobić sobie przerwę. Po jakimś czasie obu funkcjonariuszy skierowano do rzadko używanej bramy piątej, leżącej na tyłach placówki, w miejscu, gdzie styka się ona z bazą Fort Dix. Jadąc w tamtym kierunku, Morse i Larimer usłyszeli w radiu dziwne komunikaty. Przejęty głos donosił o obecności niezidentyfikowanych świateł, które zaczęły pojawiać się w różnych miejscach. Funkcjonariuszom nakazano, by mieli oczy otwarte na wszystkie dziwne wydarzenia. Uznając początkowo ten komunikat za żart, mężczyźni zatrzymali auto i wyszli sprawdzić, czy rzeczywiście coś widać. Ku ich zdziwieniu wysoko na niebie znajdowały się niebiesko-zielone światła. Był to niezwykle intrygujący spektakl, za który na pewno nie odpowiadały samoloty. Obserwatorom zdawało się też, że UFO wykonuje nad bazą skomplikowane akrobacje lotnicze. Obiekty poruszały się w tej i z powrotem, kilkakrotnie zmieniając układ, który, jak ustalił Morse, składał się z 12 świateł poruszających się na linii północ-południe. Widok powietrznej aktywności wprawił świadków w zakłopotanie, gdyż trudno było powiedzieć, co może odpowiadać za to zjawisko. Według Morse'a pierwsza formacja składała się z dwóch rzędów obiektów, które następnie przeszły w układ przypominający strzałę, a następnie w półksiężyc. Potem obiekty niespodziewanie rozpierzchły się w różnych kierunkach. Czy był to jakiś rodzaj fajerwerków? Po czasie spędzonym na zastanawianiu się, co to było, funkcjonariusze wrócili do samochodu, mimo że obserwacje UFO nad bazą Maguire trwały jeszcze przez jakiś czas. Sierżant Bill Kleninger, kolega Morse'a, który poinformował go o obserwacjach, był nieco zmieszany. Jako oficer dyżurny przyjmował od żołnierzy coraz to nowe relacje o obserwacjach świateł i to do niego należały pierwsze decyzje, co robić dalej. Około 3:30 Morse usłyszał odgłos syreny, który dobiegał od drogi znajdującej się tuż za ogrodzeniem bazy. Pędzący radiowóz policji stanowej New Jersey zdawał się ścigać coś w kierunku Fort Dix, bazy armii amerykańskiej, która graniczyła z Maguire AFB od południowego zachodu. Obie placówki posiadały wspólny system komunikacji i służby porządkowe. Co ciekawe, wkrótce do pościgu włączył się samochód żandarmów z Fort Dix, co było dość nietypowe, ponieważ nie wolno było im opuszczać wyznaczonych rewirów. Morse uważał, że coś musiało stać się w budynkach cywilnych w pobliżu bramy pierwszej. Takie incydenty miały prawo się wydarzyć, gdyż Fort Dix, jako baza otwarta, dość często przyciągał intruzów. Wkrótce jednak dyżurny poinformował strażników, że policja chce uzyskać pozwolenie na wejście na teren Maguire przez bramę piątą, w pobliżu miejsca, gdzie styka się ona z Fort Dix. Sierżant Kleninger poprosił Morse'a i jego kolegę, aby udali się tam i towarzyszyli policjantowi w rozpoznaniu. Gdy zbliżali się do bramy, usłyszeli, jak Kleninger przekazuje informacje swojemu odpowiednikowi z Fort Dix. Rozmowa była bardzo ożywiona i dotyczyła patrolu żandarmerii, który rzucił się w pościg za czymś niezidentyfikowanym. Padły też słowa o strzałach. Morse po wpuszczeniu policjanta zapytał go, co się wydarzyło. Jak się okazało, żandarmi ścigali nisko lecący obiekt latający, który czymkolwiek był, kierował się w stronę ogrodzenia. Według relacji był to owalny obiekt emitujący niebieskawo-zielone światło. Problem pojawił się, gdy ze ścigającymi urwał się kontakt i nie wiadomo było, co dokładnie się z nimi dzieje. Kleninger poinformował Morse'a przez radio, iż z Fort Dix otrzymał nowe informacje. Poprosił go też, aby zadzwonił do niego z budki przy bramie. W rozmowie wyjaśnił, że nawiązano ponowny kontakt z zaginionymi funkcjonariuszami, którzy przekazali relacje o spotkaniu z niezidentyfikowanym obiektem oraz jego pasażerem. Funkcjonariusze powiedzieli, że obiekt unosił się bardzo blisko ich auta, po czym nagle, jakby znikąd, pojawiła się jakaś istota.
Miała około 1,20 m wzrostu, była koloru brązowo-szarego, miała nieproporcjonalnie dużą głowę, długie ręce i chude ciało. Przerażeni do granic żandarmi spanikowali i pięciokrotnie wystrzelili w jej kierunku, oddając także jeden strzał w stronę dziwnego pojazdu. Jak mówili, reakcją obiektu było natychmiastowe wystrzelenie w niebo, w kierunku przelatującej eskadry UFO. Morse i Larimer widzieli podobno ten moment, jednak nie byli w stanie określić, skąd nadleciała zagubiona kula. Wciąż zszokowani żandarmi relacjonowali, że ranne stworzenie zaczęło uciekać w kierunku ogrodzenia bazy Maguire, gdzie urywał się po nim ślad. Podążając za rozkazami, Morse odeskortował policjanta na nieużywaną szosę w pobliżu ogrodzenia bazy, gdzie przy pomocy latarek i świateł samochodu starano się zlokalizować zgubę. W pobliżu znajdowało się kilka zaparkowanych F4 i parę składów amunicji. Morse starał się dowiedzieć od dyżurnego, czego w ogóle szukają. Powiedziano mu, że chodzi o kogoś lub coś postrzelone przez żandarmów, co mogło przedostać się na teren bazy. Czas mijał, a dwa samochody przeczesywały powoli obszar, wystrzeliwując promienie latarek w mrok nocy, w nadziei znalezienia intruza. Po jakimś czasie policjant stwierdził, że ma zbyt wiele na głowie, aby bawić się w poszukiwania i zamierza za jakiś czas wrócić do rutynowych obowiązków. Ponieważ ekipa nie znalazła niczego wzdłuż ogrodzenia, podążyła szosą wiodącą do głównej drogi. Co ciekawe, Morse ujrzał wkrótce, że żołnierze, którzy po drugiej stronie ogrodzenia przeczesywali teren, skupili się w jednym miejscu, w pobliżu punktu, gdzie nieużywana szosa gwałtownie skręcała na wschód. Wyglądało na to, że udało się zlokalizować zaginionego lub jego ciało. Morse absolutnie nie spodziewał się, jak za chwilę się zdziwi. Wkrótce on i towarzyszący mu policjant zatrzymali swe samochody, widząc w odległości 15 metrów leżącą na ziemi postać. Nie mieli pojęcia, w jaki sposób mogła ona przejść przez ogrodzenie. Przez kilka sekund siedzieli w bezruchu, po czym Morse poinformował dyżurnego o swoim odkryciu. Jak to wygląda? Zapytał Kleninger. Ma jakieś 1,20 m wzrostu, jest siwo-brązowe, ma grubą głowę i długie ręce. Odparł Morse, z trudem zachowując nad sobą kontrolę. Wkrótce funkcjonariusze wysiedli z aut i zaczęli kierować się w stronę ciała. Nie podeszli jednak bliżej. Pierwszą rzeczą, na którą zwrócili uwagę, był silny zapach amoniaku wyczuwalny w powietrzu. Stojąc w niedużej odległości od ciała, wszyscy zadawali sobie jedno pytanie. Co to do cholery jest? Morse zrozumiał, że rozkazy, które otrzymał od Kleningera, wynikają z dyrektyw przekazanych mu przez wyższe dowództwo. Polecono mu, że przed podejściem do istoty musi odeskortować policjanta poza granicę bazy. Ten protestował, jednak znaleziska dokonano na terenie należącym do bazy i jasne było, do kogo należą dalsze obowiązki. Wszyscy cywile musieli opuścić teren Maguire AFB. Zadaniem Morse'a było zabezpieczenie miejsca zbrodni i oczekiwanie na przyjazd śledczych, którzy niebawem mieli się tam zjawić. Odstawienie policjanta za bramy powierzono Larimerowi, podczas gdy na miejscu pozostał Morse, do którego dołączyły dwie grupy strażników. W eterze wrzało. Zadaniem Morse'a stało się donoszenie oficerowi dyżurnemu, co dzieje się na miejscu, kto przybył i kto poprosił o wejście na zabezpieczany teren, choć samemu świadkowi zabroniono zbliżać się do ciała. Z tej grupy należało oddzielić tych, którzy chcieli przyjść i popatrzeć z ciekawości. Z racji panującego chaosu, jego zadanie było jednak utrudnione. W ciągu 30 minut od znalezienia ciała na miejsce przybyło kilkunastu nowych strażników, których Morse wziął za siły wsparcia. Choć myślał, że zostaną oni wyznaczeni do patrolowania obszaru, ci przejęli dalsze czynności. Jak zauważył, byli to uzbrojeni ludzie, którzy nie przypominali mu śledczych z AFOSI, czyli Biura Dochodzeń Specjalnych Amerykańskiego Lotnictwa Wojskowego. Ostra broń u przybyłych nie była niczym niezwykłym. Ktoś mógł zadecydować o jej użyciu w przypadku szczególnego zagrożenia dla bazy. Morse, który miał przy sobie jedynie rewolwer, dowiedział się przez radio, że ekipa, która przejęła śledztwo, była grupą inżynieryjną. Morse obserwował zdarzenia na miejscu z pewnej odległości, zajęty przydzielonym mu zadaniem. W ciągu następnych dni znacznie zintensyfikował się poziom zagadkowości wydarzeń, w których Morse brał udział, co uświadomiło mu, że była to akcja
informacja dotycząca czegoś bardzo niezwykłego. Z tego, co się dowiedział, wynikało, że znalezione ciało nie należało do człowieka. Widząc je z odległości kilkunastu metrów, odniósł wrażenie, że skóra istoty wydawała się lepka lub wężowata. Dziwne zajście starał się tłumaczyć na różne sposoby. Myślał na przykład, że ciało należało do jednego z miejscowych bezdomnych, ale to nie tłumaczyłoby tak wielkiego poruszenia. Zabezpieczając teren w czasie akcji, Morse widział na miejscu dowódcę bazy, komendanta żandarmerii oraz dowódcę AFOSI, którzy najprawdopodobniej znali pełnomocnictwa ekipy inżynieryjnej i przyglądali się jej działaniom. Epilog. Rano personel wojskowej kliniki spryskał ciało bliżej nieokreślonym płynem, zaś pracujący na miejscu ludzie umieścili je w skrzyni, którą umieszczono na pokładzie samolotu transportowego, który przybył z bazy Wright-Patterson AFB w stanie Ohio. Funkcjonariusze biorący udział w akcji zostali przesłuchani, zmuszeni do zaprzysiężenia tajemnicy, a następnie rozdelegowani do różnych baz wojskowych, m.in. do Niemiec i Japonii. Morse trafił na Guam, jednak nim to się stało, w bazie Wright-Patterson został drobiazgowo przesłuchany przez czterech funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach. W 1980 roku, na niedługi czas przed końcem służby, usłyszał on w radiu o badaniach Leonarda Stringfielda i skontaktował się z nim. Pociągnęło to za sobą szereg gróźb, które w ciągu lat wysuwano pod adresem Morse'a, utrudniając mu także podjęcie pracy w jednej z federalnych agencji porządku publicznego. Autor Richard Hall, ufoevidence.org. Tłumaczenie i opracowanie portal Infra, www.infra.org.pl. Czytał Ivelios. Richard Hall był amerykańskim ufologiem, członkiem grupy NICAP, dyrektorem Found for UFO Research, instytucji gromadzącej środki na rzecz badań nad UFO, a także redaktorem naczelnym MUFON Journal. Zmarł w 2009 roku. Radio Paranormalium przedstawia Kart historii. Bliskie spotkania w Przyrownicy i Golinie w 1978 roku. 26 września 1978 roku w Przyrownicy w województwie łódzkim miała miejsce o godzinie 17 obserwacja dokonana przez emerytowaną nauczycielkę oraz jej córkę. Idąc drogą obserwowały przez około 2 minuty świecącą intensywnym pulsującym czerwonym światłem kulę, która wolnym jednostajnym ruchem przemieszczała się na wysokości około 30 metrów nad ziemią, prawdopodobnie nad widocznym z miejsca obserwacji lasem, w odległości kilkuset metrów od kobiet i która po jakimś czasie znikła im za drzewami. Następnego dnia około godziny 8 rano widziany był w okolicach Łysej Góry między drzewami nagły, krótkotrwały błysk światła. W tym samym czasie trójka chłopców przyszła do szkoły i mając jeszcze godzinę czasu do lekcji, postanowili pójść pobawić się do przylegającego do szkoły dobrze im znanego niewielkiego lasku. Zbliżali się do gęsto zarośniętego odcinka lasu, gdy nagle w odległości około 7 do 8 metrów od siebie zauważyli poruszającą się bokiem do nich dziwną postać. Prawdopodobnie usłyszała ona chłopców i stanęła, odwracając się do nich przodem. Istota wysoka na około 1,70 m, ubrana była w czarny kombinezon zakrywający głowę. Miała zieloną twarz i ręce opuszczone wzdłuż tułowia. Dzieci po 5 sekundach, przestraszone kolorem twarzy istoty, uciekły w panice do szkoły. Gdy chłopcy dotarli do szkoły, opowiedzieli nauczycielce o obserwacji istoty i poszli wraz z nauczycielką ponownie do lasu. Gdy dotarli do miejsca, gdzie widzieli istotę, wystraszone dzieci prosiły nauczycielkę, by wracać do szkoły. Chwilę potem uczennica trzeciej klasy, która pozostała w szkole, poszła drogą leśną prowadzącą do Magnusy, chcąc ich dogonić. Gdy doszła do zakrętu, zobaczyła w odległości około 3 metrów taką samą lub tę samą istotę,
o wzroście dorosłego mężczyzny. Istota szła z tego samego kierunku, gdzie wcześniej spotkały ją dzieci, pozostawiając za sobą ślady stóp na ziemi. Ubrana była w ciemny kombinezon, miała zieloną twarz oraz ręce z małymi płetwami. Nogi istoty także były zakończone płetwami. Również i to zdarzenie trwało kilka sekund, bowiem wystraszona dziewczynka biegiem powróciła do szkoły. Zawiadomieni przez nauczycielkę milicjanci nic nie ustalili i podobno nawet nie weszli do lasu. Po około 5 godzinach od zauważania istot w przyrównicy, około godziny 13, 31-letni wówczas świadek jechał motorem na grzyby do lasu położonego około 2 km na wschód od Goliny, odległej o około 100 km na zachód od przyrównicy. W pewnym momencie zauważył stojący na wysokich czterech podporach szary obiekt przypominający kształtem i wielkością barakowóz o wysokości około 2,5 metra i szerokości około 6 metrów. Był to prostopadłościan ścięty z jednej i zaokrąglony z drugiej strony. Świadek objechał go z boku i zbliżył się na odległość około 6 do 7 metrów. Nie było widać drzwi ani okien. Ściany były zupełnie gładkie. W pewnym momencie na gładkiej powierzchni ściany rozsunęły się drzwi, tworząc kwadratowy otwór i stanęły w nich dwie istoty. Z otworu wysunęły się stopnie, po których zeszły one na ziemię. Istoty wysokie były na około 1,40 m. Ubrane były w ciemne, przylegające do ciała kombinezony i miały zielone twarze i ręce. Oczy miały skośne, szkliste, koloru czerwonego, większe od ludzkich, zewnętrznymi końcami zwrócone ku górze i silnie wystające kości policzkowe. Usta były wąskie i zakrzywione w dół. Skóra była gładka i bez zmarszczek. Istoty podeszły do świadka, uścisnęły mu dłoń, rozmawiały ze sobą, a ich odgłos przypominał dźwięk płyty gramofonowej puszczonej na szybkich obrotach. Zainteresowały się motocyklem i grzybami w koszyku. Jedna z istot dotykała niektórych części motocykla, druga natomiast trzymała coś w rodzaju aparatu, który kierowała we wskazane przez pierwszą z istot miejsce i pstrykała. Wówczas przesuwała się w nim wąska taśma. Ponadto istoty chciały, aby świadek pokazał im, jak się jeździ na motorze. Zaraz potem dobiegł z obiektu dźwięk przypominający dzwonek. Następnie istoty weszły po schodkach do obiektu. Otwór wejściowy zakrył się tak, że nie było po nim śladu i obiekt bezszelestnie zaczął się unosić w górę. Gdy był nad wierzchołkami drzew, świadek poczuł silny powiew i w ciągu kilkunastu sekund obiekt zniknął w chmurach, a w miejscu podpór obiektu świadek zauważył cztery kwadratowe ślady. Całe zdarzenie trwało około 15 minut. Na podstawie publikacji Krzysztofa Piechoty i Bronisława Rzepeckiego opracował Marcin Stachurski. Czytał Iwelios. Przedstawia Skart historii. Bliskie spotkanie w Będzienicy Nockowej w 1988 roku. Do zdarzenia doszło w sierpniu 1988 roku przed żniwami na terenie miejscowości Będzienica Nockowa. Około godziny 21 małżeństwo wraz z córką wracali wozem do domu. Była bardzo dobra pogoda. Na zakręcie drogi świadek zwróciła uwagę mężowi na światło lecące szybko po niebie w kierunku północno-wschodnim na znacznej wysokości. Był to obiekt składający się z dwóch owali koloru czerwonego. Pierwszy był mniejszy i bardziej okrągły i znajdował się w pozycji poziomej. Drugi był bardziej wydłużony, znajdował się w pozycji pionowej i był jakby doczepiony z boku. Obiekt obserwowany był przez 5 do 6 sekund, po czym widok przesłonił dom znajdujący się około 300 metrów od świadków, którzy następnie udali się w dalszą drogę do domu, gdzie dotarli po kilku minutach. Gdy na dworze było już ciemno, po kilku chwilach cała pobliska okolica została zalana jasno-białym światłem,
które widziały z domu także dwie córki oraz mama żony świadka. Po chwili cała rodzina postanowiła wyjść przed dom. Po wyjściu na zewnątrz dostrzegli dwie grupy kul unoszących się w różnych kierunkach. Każda z grup liczyła sobie po 3 kule i znajdowały się w kierunku północno-wschodnim na wysokości około 10 stopni nad horyzontem, przy czym druga grupa kul wydawała się być wysunięta nieco na północ. Kule wisiały w bezruchu obok siebie, tworząc poziomy rząd świateł. Miały średnicę 2/3 wielkości księżyca i rozświetlały białym, jasnym światłem całą okolicę. Świadek postanowił zawiadomić swojego sąsiada. Udał się do niego wozem i razem z nim pojechali w stronę, gdzie wcześniej z żoną obserwowali dwa złączone owale. Zatrzymali się na rozdrożu dróg i przez kilka minut obserwowali światła. W pewnej chwili sąsiad zauważył unoszący się w kierunku północno-wschodnim ogromny pomarańczowo-czerwony świetlisty trójkąt, oddalony o około 3 km. Trójkąt zdawał się unosić i opadać w dół i po około 6 minutach podczas wznoszenia się do góry znikł, a od strony obiektu dobiegł wysoki dźwięk, przypominający trochę klakson samochodowy. Po zniknięciu trójkąta świadkowie powrócili do obserwowania kul i po kilkunastu minutach dostrzegli, że zaczyna palić się stodoła sąsiada. Świadek postanowił udać się tam jak najszybciej, zabierając ze sobą dwie córki i motorem WSK udał się w kierunku rzekomego pożaru. Podczas jazdy było tak jasno, że gałęzie drzew rosnących wzdłuż drogi były widoczne niczym w dzień. Jednak w miarę zbliżania się do stodoły nie było widać ognia, dymu, ani ewentualnych ludzi gaszących pożar. Gdy dotarł na miejsce po około 7 minutach, stwierdził, że nie ma żadnego pożaru. W tym czasie żona obserwowała nadal kule z podwórka oraz drogi. Świadek był już tym wszystkim nieco przestraszony, jednak postanowił podjechać jeszcze na wzniesienie i obserwować światła. Będąc na wzniesieniu, zauważył z córkami, że od strony północnej znajdują się kolejne 3 białe kule, wiszące nisko nad ziemią i rozświetlające pobliskie pola. Stało się jasne, że to nie pożar, tylko promienie wydobywające się z każdej z kul oświetlały stodołę. Światła były zupełnie nieruchome. Świadek obserwował te z kierunku północnego, natomiast córki skupiły się na dwóch grupach kul będących w kierunku południowo-wschodnim. Dookoła panowała zupełna cisza, gdy nagle jedna z córek złapała ojca za koszulę i zaczęła krzyczeć. Świadek odwrócił się i zobaczył unoszący się około 20 do 30 metrów nad ziemią płaski biały ekran z czarnymi ramkami, wysoki na około 2,5 do 3 metrów, który przybliżał się do świadków. Na białym ekranie widać było zielone istoty w obcisłych, przelegających skafandrach, wyglądające niczym nurek lub żołnierz ubrany w zbroję z kanciastą głową przypominającą trójkąt. Ręce miały ułożone na dół, długie do kolan, nogi były dłuższe od tułowia, a ponadto istoty posiadały odróżniające się większe, człapowate buty. Istoty stały ukosem do siebie i patrzyły się na świadków. Świadek wsiadł na motor z córkami i próbował odjechać, jednak motor cały czas przygasał. Dopiero po kilku sekundach praca motoru zaczęła wracać do normy i mogli odjechać. Odwracali się co chwilę. Obiekt sprawiał wrażenie, jakby się cały czas przybliżał. Kiedy dojechali do zjazdu ze wzniesienia, kierujący motorem świadek postanowił się zatrzymać, by popatrzeć na obiekt. Jednak gdy spojrzeli w tamtą stronę, nic już nie zobaczyli. Stali tak przez chwilę i widząc, że nic już się nie dzieje, ruszyli w dalszą drogę, która nadal była rozświetlona przez widoczne w dalszym ciągu kule. Gdy od domu dzieliło ich już 100 metrów, w kierunku północno-wschodnim zauważyli ognisto-czerwoną kulę ognia, która bardzo szybko opadała w dół i ciągnęła za sobą ogon, opadając blisko miejsca, gdzie wcześniej świadek wraz z sąsiadem obserwowali trójkąt. Po tej obserwacji wszyscy udali się do domu, gdzie nadal obserwowali 6 świecących się kul. Około 23:00 żona oraz córki poszły spać, natomiast świadek udał się na piętro domu, skąd nadal obserwował kule. Do około godziny 4:00 kule cały czas tkwiły w miejscu i nie zmieniały swojego wyglądu, gdy nagle zmieniły swoje położenie. Pojawiła się jeszcze 7:a kula i ułożyły się na różnych wysokościach w bliskiej od siebie odległości. Tkwiły tak do około godziny 5:00, kiedy to zmęczony świadek postanowił położyć się spać. Następnego dnia świadek czuł się nie najlepiej.
Przez jakiś czas miał problemy z sercem i z tego powodu przebywał nawet w szpitalu. Kilka dni po zdarzeniu widziany był przelot wojskowego samolotu, o którym mówiono w całej wsi. Na podstawie publikacji Arkadiusza Miazgi i Grzegorza Dawida opracował Marcin Stachurski. Czytał Ivelios. Rekonstrukcję widoku zaobserwowanych obiektów oraz wyglądu ekranu i istot zobaczyć można na łamach portalu infra.org.pl oraz na blogu Arkadiusza Miazgi pod adresem arekmiazga.blogspot.com. Radio Paranormalium przedstawia Skarb historii. Bliskie spotkanie w Człuchowie w 1979 roku. Świadkami tego zdarzenia były cztery osoby. Dwie przebywające nad jeziorem oraz dwie znajdujące się na ogródkach działkowych położonych na wzniesieniu niedaleko jeziora. 10 sierpnia 1979 roku, kilka minut po godzinie 21, pewna kobieta łowiła ryby nad jeziorem, wpatrzona w jego tafle. Kątem oka dostrzegła przesuwający się po niej w odległości około 30 metrów niski i długi obiekt, który początkowo wzięła za łódź rybacką. Na tle ciemnej toni i zalesionego brzegu był jednak niezbyt widoczny, ale dało się zauważyć, że pojazd przesuwa się szybciej od płynących łodzi, a w dodatku nie było słychać plusku wody i nie było widać tworzącej się fali. Kobieta krzykiem uprzedziła drugiego świadka, który znajdował się na brzegu, lecz ten, widząc już obiekt, nie odpowiadał, co ją zaniepokoiło i kobieta postanowiła udać się do niego. Drugi świadek widział przez 5 do 7 sekund obiekt, który płynął w poprzek zatoki, kierując się w stronę brzegu, na którym świadek stał, po czym w odległości około 50 metrów znikł za trzcinami. Świadek, sądząc, że to kłusownicy, zawołał psy i gdy przebiegły, udał się w tamtym kierunku. Po zrobieniu kilkunastu kroków i minięciu budynku w odległości około 20 metrów zauważył dwie sylwetki, które szły około 5 metrów od brzegu w kierunku drogi. Psy, poszczekując, rzuciły się do przodu i nie reagując na wezwania swego pana, dobiegły do idących, którzy odwrócili się przodem i w tej samej niemal chwili psy ucichły, zawróciły i gdzieś pobiegły. Świadek, zaskoczony tym, że te osoby nie zatrzymały się i były cały czas w ruchu, nawet w momencie wykonywania zwrotu, zaczął wołać na nich, że tamtędy nie wolno chodzić, ponieważ w tym miejscu rósł młodnik, po którym nie wolno było chodzić. Ci jednak odwrócili się i zaczęli uciekać. Istoty miały około 150 cm wzrostu. Ubrane były w ciemne, dopasowane do ciała skafandry. Na wysokości oczu miały błyszczącą podłużną płytkę, przypominającą płytkę okularową. Górne części ich rąk aż do łokci ściśle przylegały do tułowia, natomiast od łokci w dół były odchylone na boki. Mieli także nienaturalnie szerokie biodra, a na plecach na wysokości łopatek sporych rozmiarów garby. Zdenerwowany świadek zaczął początkowo ich gonić, jednak odległość między nimi cały czas się powiększała. Gdy byli w odległości około 30 metrów, świadek na tle drzew stracił ich z oczu. Następnie poszedł w miejsce, gdzie istoty zbliżyły się do lasu i nasłuchiwał przy drzewach, ale nic nie słyszał. Wokół panowała cisza. Świadek podczas ucieczki istot zauważył, że miały one złączone nogi i lekko kołysząc się, ślizgały się po powierzchni ziemi. Po chwili nasłuchiwania świadek postanowił odszukać łódź, którą przypłynęli. Idąc od czasu do czasu, odwracał się w stronę lasu. Gdy znów się odwrócił, ujrzał, jak nad lasem unosi się do góry obiekt, który wyglądał jak jedna długa oświetlona ściana o zaokrąglonych narożach. Całe obrzeże obiektu jaśniało seledynowym
światłem, które stopniowo stawało się coraz jaśniejsze i w samym środku ściany było jaskrawo białe. Obiekt w pewnej chwili zawisł nieruchomo na wysokości około 20 metrów. Po około 10 sekundach obiekt poruszył się i zaczął oddalać się w kierunku południowym, by po chwili zniknąć za wierzchołkami drzew. Wokół obiektu było ciemno i panowała zupełna cisza. Po chwili wpatrywania się w to światło, świadek poczuł się omdlały, zaczęło kręcić mu się w głowie i stał przez chwilę zdezorientowany. Podszedł następnie do brzegu i w zapadających ciemnościach próbował dostrzec gdzieś zacumowaną łódź. Niczego jednak nie zauważył. W tym samym czasie na działkach znajdowała się dwójka kolejnych świadków. Wychodząca z altanki kobieta ujrzała obiekt, a następnie zawołała znajdującego się na sąsiedniej działce drugiego świadka. Oboje patrzyli na prostokątny obiekt, oświetlony jasno-zielonym światłem, na środku którego znajdowały się trzy jednakowej wielkości jasno-pomarańczowe kręgi. Obiekt leciał od strony jeziora, kierując się na południe. Leciał wolno, później coraz szybciej, aż zniknął daleko na horyzoncie. Na podstawie artykułów Krzysztofa Piechoty i Bronisława Rzepeckiego opracował Marcin Stachurski. Czytał Ivelios. Paranormalium przedstawia. Skart historii. Bliskie spotkanie w Krakowie w połowie lat 70. Informacje na temat tego zdarzenia są cząstkowe, ponieważ świadek tylko raz w skrócie omówił to zdarzenie i nie zgodził się na dalszą rejestrację tego przypadku. Świadkiem tego zdarzenia był pewien lekarz, który w lecie w połowie lat 70. miał nocny dyżur w szpitalu w centrum Krakowa. Około godziny 22 usłyszał jakiś krzyk przez okno szpitalne wychodzące na podwórze. Podszedł do okna i zobaczył postać leżącą na ziemi. Zbiegł po schodach na podwórze, podszedł do leżącego i złapał go za rękę, chcąc go podnieść. Poczuł uścisk dłoni i został wciągnięty do stojącego obok obiektu, który momentalnie wystartował, a świadek zdołał tylko dostrzec szybko oddalające się w dół budynki szpitala oraz następnie światła miasta. Następnie w towarzystwie istoty zwiedził obiekt, który zawiózł go do jednostki wojskowej. Obiekt wylądował niedaleko wartownika, który zupełnie nie reagował, jakby nie widział obiektu. Następnie obiekt odleciał i zatrzymał się na bliżej nieokreślonej górskiej polanie. Otworzyły się drzwi w obiekcie, a świadek, korzystając z okazji ucieczki, wyskoczył na zewnątrz, jednak po paru krokach zapadł się po kolana w bagno i musiał wrócić do obiektu. Po około 5 godzinach, około godziny 3 nad ranem, obiekt odwiózł świadka z powrotem do szpitala. Gdy świadek rozmyślał z niedowierzaniem w dyżurce, co się stało, spotkała go zaniepokojona lekarka, która szukała lekarza już od dłuższego czasu po terenie szpitala. Widziała także ubłocone spodnie świadka. Niestety, brak jest jakichkolwiek informacji odnośnie wyglądu obiektu i istoty. Na podstawie danych przedstawionych przez Bronisława Rzepeckiego w książce Bliskie spotkania z UFO w Polsce opracował Marcin Stachurski. Czytał Ivelios. Radio Paranormalium przedstawia. Kart historii. Bliskie spotkanie w Nowej Wielkiej Wsi w 1986 roku.
Świadkiem tego zdarzenia jest mieszkanka Legnicy, która na przełomie czerwca i lipca 1986 roku przebywała w ośrodku wczasowym w Nowej Wielkiej Wsi, mieszczącej się na trasie Świerzawa-Jawor w masywie Gór Kaczawskich. Pewnej nocy, około 3-4 rano, świadek nie mogła spać z powodu duchoty i usiadła na werandzie. Przez około godziny czasu wdychała powietrze i patrzyła na roztaczający się widok z werandy na ośrodek oraz za ogrodzeniem na łąkę i las. W pewnym momencie zaskoczona zobaczyła, że zza ściany domu za ogrodzeniem w odległości około 20 metrów wybiegły dwie biegnące truchtem obok siebie postaci. Miały około 1,70 m wysokości, miały krótkie szyje i ubrane były w kaski oraz metalicznie pobłyskujące, luźne kombinezony okrywające całe ciało, na których nie było widać żadnych wystających elementów, szwu, kieszeni ani nap. Z powodu ich ludzkich proporcji świadek skojarzyła ich z pilotami wojskowymi, którzy biegną w wyraźnie określonym celu. Istoty przemieszczały się wzdłuż ogrodzenia, biegły od pobliskiego jeziorka w stronę lasu. Gdy przebiegły około 10 metrów, znikły między drzewami. Wszystko odbyło się w absolutnej ciszy. Świadek przebywała na werandzie jeszcze przez około 15 do 20 minut, po czym poszła spać i mimo, że światła z ośrodka oświetlały zadrzewiony teren, to jednak istoty nie pokazały się już i świadek nie wie, czy zasłoniły je drzewa, czy coś innego. Nie zauważyła również, czy istoty porozumiewały się między sobą. Istoty również nie pozostawiły po sobie żadnych widocznych śladów. Na podstawie publikacji Jarosława Krzyżanowskiego i Damiana Treli opracował Marcin Stachurski. Czytał Ivelios. Przedstawia Skart historii. Bliskie spotkanie w okolicach Stolca w 1978 roku. Świadkami tego zdarzenia było małżeństwo, które 18 kwietnia 1978 roku około godziny 20.40 jechało samochodem wraz ze znajomym z Dobrej do Grzebnicy w województwie zachodniopomorskim. Kierowca samochodu, gdy tylko zauważył nad horyzontem kulę, zatrzymał się, by dokładnie przyjrzeć się obiektowi. Była to kula emanująca intensywne światło koloru pomarańczowego o pozornej średnicy 3/4 tarczy księżyca. Tkwiła na niebie na wysokości około 25 stopni nad horyzontem. Po około 4 minutach od obiektu oderwała się dwukrotnie mniejsza, żółta kula, która pod kątem 45 stopni jednostajnym powolnym ruchem opadała w kierunku Ziemi. Po następnych 2 minutach od pomarańczowej kuli oderwała się druga, identyczna żółta kula i lecąc pod takim samym kątem powoli opadała po jej przeciwnej stronie. Po pewnym czasie obie żółte kule jednocześnie uniosły się z nad ziemi i po identycznym torze lotu ze stałą prędkością doleciały do pomarańczowej kuli i zostały przez nią wchłonięte. W momencie odłączania i wchłaniania się żółtych kul intensywność świecenia pomarańczowej kuli malała. Następnie po około minucie na lewo od pomarańczowej kuli pojawiła się druga pomarańczowa kula wielkości żółtych kul, która po linii prostej doleciała do niej i następnie została także przez nią wchłonięta, przegasając w tym momencie i przybierając odcień popielaty. Trwało to łącznie ponad 10 minut. Małżeństwo zaciekawione zjawiskiem zdecydowało się pojechać w kierunku widzianych kul, jednak ich znajomy postanowił wysiąść po drodze w Dobrej. Za miejscowością Stolec, jadąc drogą biegnącą przez las, w miejscu, gdzie świadkowie spodziewali się ujrzeć ponownie kulę, w pewnej chwili w odległości około 50 metrów przed samochodem świadkowie zauważyli dziwną istotę o obłym kształcie kończyn. Na widok samochodu istota odwróciła się i natychmiast zaczęła się oddalać.
Choć małżeństwo jechało z szybkością 110 km na godzinę, istota biegła tak szybko, że odległość między nią a samochodem nie zmniejszała się. Po przebyciu około 500 metrów istota błyskawicznie pod kątem 90 stopni skręciła i znikła w lesie. Kierowca samochodu po wyhamowaniu i cofnięciu auta stwierdził, że w miejscu, gdzie istota skręciła, znajduje się dosyć szeroka dróżka, w którą postanowił wjechać. Po około 15 metrach niespodziewanie małżeństwo ogarnął paraliżujący strach, który trwał przez blisko 2 minuty i w tym czasie małżonkowie nie mogli wykonać żadnego ruchu. Gdy uczucie odrętwienia nieco ustało, postanowili szybko się wycofać i pojechać w kierunku Stolca. Po przejechaniu około 4 km małżeństwo ponownie ogarnęło uczucie niemocy, zmniejszyli prędkość samochodu do około 40 km na godzinę i z lewej strony drogi ponownie ujrzeli dużą pomarańczową kulę. Po chwili wyleciała z niej mała żółta kula, która błyskawicznie nadleciała nad samochód. Kierowca postanowił przyspieszyć i już na nic się nie oglądać, tylko odjechać jak najdalej od tego miejsca. Jednak kula, dostosowując się do szybkości samochodu, towarzyszyła im przez 5 km aż do miejscowości Bóg. Następnie, czując się już pewniej, świadkowie postanowili się zatrzymać. Kula zrobiła to samo. Zatrzymała się i zawisła w powietrzu. Zdenerwowana żona postanowiła wysiąść z auta, jednak mąż nie pozwolił jej na to. I po chwili szamotaniny i uspokojeniu się żony postanowili jechać dalej w kierunku Dobrej. Po dojechaniu do Dobrej małżonkowie zawiadomili znajomego, że goniło ich UFO i w trójkę postanowili wyjść przed dom. Żółta kula nadal tkwiła nad bukiem. Nieco dalej widać było dużą pomarańczową kulę. Po chwili żółta kula płynnym ruchem poszybowała w kierunku pomarańczowej i tak jak poprzednio wniknęła w nią. Pomarańczowa kula odleciała na północ, znikając w oddali. Jak się później okazało, manewry pomarańczowych i żółtych kul oglądało wielu mieszkańców Dobrej i okolic. Na podstawie artykułów Lecha Galickiego i Bronisława Rzepeckiego opracował Marcin Stachurski. Czytał Ivelios. Paranormalium przedstawia Skarb historii. Bliskie spotkanie w Olsztynie w 1982 roku. Na początku sierpnia 1982 roku świadek przebywał w Olsztynie na urlopie. Pewnego dnia wcześnie rano udał się nad jeziorko znajdujące się poza granicami miasta, po stronie południowo-wschodniej, do swojego ulubionego i często odwiedzanego miejsca, aby zapolować na kaczki. Około godziny 5 rano, będąc już na miejscu, usłyszał ciągły i pulsujący dźwięk, przypominający brzęczenie, jakie wywołuje neonówka. Prawie równocześnie w odległości około 20 metrów od siebie na powierzchni jeziora ujrzał obiekt w kształcie półkuli, zanurzony do połowy w wodzie. Obiekt był koloru ciemnoszarego, matowego, bez widocznych nitów czy złączeń, o około 1,5 do 2 metrów wysokości. Sprawiał wrażenie kuli zanurzonej do połowy w wodzie. Powierzchnia wody wokół obiektu była wzburzona. Wydostawały się z niej bańki powietrza i wyglądała, jakby się gotowała. Po kilku chwilach świadek odczuł wrażenie, że ktoś patrzy na niego z tyłu i musi się odwrócić. Jednocześnie poczuł, że strzelba, którą trzymał w rękach, parzy go, jakby była rozgrzana do czerwoności, i upuścił ją na ziemię. Odwrócił się i w odległości 5 do 6 metrów od siebie ujrzał dwie obłe istoty o wzroście około 1,5 do 1,70 m, przypominające obeliski lub worki foliowe, bez zaznaczonych szczegółów, koloru czerwono-brunatnego, matowe. Postaci oddalone były od siebie o około 2 metry, przesuwały się w stronę świadka powoli, następnie stanęły nieruchomo w miejscu. Podczas wykonywania ruchów iskrzyły się. Jedna z istot zaczęła emitować światło koloru białego, które objęło świadka i oświetliło.
Poczuł, że nie może się poruszać. Ogarnął go strach i zaczął krzyczeć w kierunku istot, co jest grane. W tym czasie poczuł, jakby był badany. Przez całe ciało od stóp w górę zaczęła przenikać go jakaś niewidzialna tafla. Jednocześnie świadek poczuł podniecenie seksualne, a gdy tafla doszła do szyi, poczuł pieczenie za uszami i łzawienie oczu. W tym samym czasie przed oczami widział przesuwające się obrazy z przeszłości i dzieciństwa. Jednocześnie świadek nie słyszał głosu ptaków, wiatru czy szelestu gałęzi drzew. Gdy tafla doszła do czubka głowy, ogarniające świadka światło zgasło. Całe badanie trwało około 30 minut. Następnie istoty przemieściły się w bok od świadka i skierowały się w stronę jeziora, nie dotykając trzcin, które rozsuwały się same przed nimi. Gdy weszły do jeziora, woda wokół nich bulgotała, a ich sylwetki zanurzały się coraz głębiej w wodzie. Gdy istoty były już w odległości około 5 metrów od brzegu, świadek, czując, że paraliż ustąpił, ruszył pędem przez las, uciekając z miejsca zdarzenia. Całe zdarzenie trwało około 35 do 45 minut i było początkiem następnych dziwnych zdarzeń. Świadek doświadczał utraty świadomości, a także utraty czasu latem 1984 i 1985 roku, przebywając również w Olsztynie, a także w 1986 roku, będąc w maju w Katowicach, gdzie na schodach kina doznał znów paraliżu całego ciała i ujrzał czterech wysokich na 2,5 metra osobników, którzy wydali mu się znajomi. W tym przypadku świadek prawdopodobnie doznał kilkukrotnego kontaktu. Jednak regresja hipnotyczna, która ujawniłaby, co się działo podczas luk czasowych, nie została przeprowadzona. Na podstawie artykułów Bronisława Rzepeckiego opracował Marcin Stachurski. Czytał Ivelios. Paranormalium przedstawia Skarb historii. Bliskie spotkanie w Starej Jarząbce w 1988 roku. Zdarzenie to miało miejsce pod koniec października 1988 roku. Około godziny 19 świadek wracał rowerem do domu po całodniowej naprawie ciągnika u znajomego gospodarza. Jechał krótszą, za to wyboistą drogą przez pola w szybko zapadających ciemnościach oraz we mgle. W pewnym momencie w odległości około 120 metrów przed sobą w szczerym polu zauważył cztery nieruchome duże światła, które zmieniały kolory. Zwalniając jazdę, zaczął im się uważnie przyglądać. Zauważył, że nad zaobserwowanymi czterema dużymi światłami znajdują się jeszcze trzy o wiele od nich mniejsze, które także zmieniają barwę, a po lewej stronie w pewnej odległości widoczne są jeszcze jakieś inne, nikłe światełka, które także pulsowały i zmieniały kolory, lecz w przeciwieństwie do pozostałych kierowały się w stronę dużych świateł. Ponadto, nieco na lewo od dużych świateł, ale przed poruszającymi się światełkami znajdowała się smuga światła. Poruszające się światełka w pewnym momencie zgasły lub znikły we mgle, lecz po chwili, gdy zbliżyły się do smugi światła, stały się znowu widoczne. Okazało się wówczas, że znajdują się one na głowach istot, które także stały się widoczne na tle smugi. Były to trzy, cztery ubrane w ciemne, przylegające do ciała kostiumy czekokształtne istoty, które poruszały się normalnym krokiem, wysokie na około 1,20 m, 1,30 m. Ze względu na utrudnione warunki obserwacji oraz odległość, świadek nie dostrzegł wielu szczegółów. Jednak można było odróżnić ich tułowia, głowę, ręce i nogi, które były proporcjonalne do ogólnej budowy ciała. W tym momencie świadek zbliżył się na odległość około 100 metrów od świateł i dostrzegł, że znajdują się one na obiekcie. Miał on kształt elipsy o średnicy około 4 metrów z niewielką kopułą w górnej części korpusu, na której znajdowały się właśnie te trzy mniejsze światełka i wysoki był na około 2,5 metra.
Poniżej nich znajdowały się wspomniane cztery większe okrągłe światła, a u dołu z lewej strony spodka wychodziła smuga białego światła, po której ostatecznie jedna po drugiej istoty weszły do wnętrza obiektu. W tym momencie smuga światła znikła, cztery duże światła zwiększyły intensywność świecenia i obiekt wystartował. Jednocześnie przez kilka sekund było słychać dźwięk, który świadek określił jako Obiekt odleciał w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim. Znikły trzy znajdujące się wyżej światełka. Z kolei dużych świateł zrobiło się 5 do 6 i zmieniały swoją barwę jak, cytat, Jupitery z dyskoteki. Świadek odlot obiektu obserwował przez kilka sekund. Gdy obiekt był na wysokości około 80 do 100 metrów nad ziemią, zniknął w gęstniejącej mgle. Następnego dnia rano świadek sprawdził miejsce, w którym tkwił obiekt, ale na polu nie znalazł żadnych śladów. Na podstawie publikacji Bronisława Rzepeckiego oraz Arkadiusza Miazgi opracował Marcin Stachurski. Czytał Ivelios. Rekonstrukcję wyglądu obiektu znaleźć można na łamach bloga Arkadiusza Miazgi pod adresem arekmiazga.blogspot.com. Paranormalium przedstawia Skarb historii. Bliskie spotkanie w Strzyżowcu w 1959 roku. Świadkiem tego zdarzenia był 16-letni wówczas mieszkaniec Strzyżowca na Dolnym Śląsku, który w październiku 1959 roku w niedzielę, przypuszczalnie w połowie miesiąca przed godziną 11, wraz z młodszym kolegą wybrał się na pole ojca świadka, leżące na otwartym terenie dokładnie pomiędzy stacją Pilichowice-Zapora a Strzyżowcem. Po obejściu pola, gdy stali wpatrzeni w znajdujące się w oddali góry Sudety, zauważyli, że zza oddalonego około 100-150 metrów na południe od pola pagórka, z prawej jego strony wyszły dwa dziwaczne stwory. Świadkowie początkowo wzięli je za zwierzęta, bowiem istoty szły jedno za drugą, mocno schylone, a ręce miały dłuższe od ludzi. Na szczycie wzniesienia obie istoty wyprostowały się. Świadkowie zauważyli, że istoty były ubrane w brązowe, gładkie kombinezony, bez żadnych zamków czy ściągaczy. Pierwsza istota miała około 1,5 metra wzrostu, druga była niższa i miała około 1,25 m i była nieco chudsza. Głowy miały ludzkie, tylko szczupłe, zasłonięte ściśle przylegającymi kapturami ubioru, rzucającymi niewielki cień na ich twarze. W pewnym momencie wyższa istota uniosła lewą rękę w kierunku Strzyżowca i obracała się w lewo tak, jakby chciała coś pokazać drugiej z istot. Obracając się, prawdopodobnie istota zauważyła świadków, ponieważ ci spostrzegli, że wyższa z istot nerwowo komunikuje się z drugą, po czym szybko zbiegli, trochę schylając się do przodu, po pagórku w dół, w tą samą stronę, z której wyszli, chowając się za drzewami. Cała obserwacja istot trwała około 2 minut. Przez blisko 5 minut świadkowie zastanawiali się, czy udać się w miejsce zauważenia istot, po czym powoli zaczęli zbliżać się do szczytu wzniesienia, z którego nie zauważyli już jednak istot. Następnie zeszli około 10 metrów drogą ucieczki istot, bacznie rozglądając się. Idący jako pierwszy 16-latek ujrzał w odległości około 200 metrów w kierunku zniknięcia istot stojący na polanie obiekt. Miał on kształt odwróconego spodka, ze sporą górną półokrągłą kopułą i bardziej płaską dolną, na której było 6 ustawionych pionowo prostokątów lub okienek koloru ciemnoszarego. Posiadał zewnętrzny pierścień, wystający niewiele ponad obwód kopuł. Obiekt był koloru metalicznego, jasnostalowego, szeroki na około 9 metrów i wysoki na 2,5 metra. Nie zauważono żadnych nitów, złączeń, drzwi czy świata.
skrzydeł. Natomiast wysoka trawa nie pozwalała stwierdzić, czy obiekt unosił się, czy stał na ziemi. Gdy świadek zaczął zbliżać się do obiektu, ten nagle wystartował w górę. W tym czasie pojawił się cichy, lecz bardzo wyraźny dźwięk, przypominający brzęczenie trzmiela lub przetwornika, który trwał przez 3 sekundy. Tyle czasu obiekt wznosił się na wysokość około 30 metrów. Obiekt następnie zatrzymał się na chwilę, by nagle ruszyć pod skosem w kierunku zachodnim, lecąc równolegle do stoku góry Czyżyk. Odlatywał w górę ze stałą prędkością, szybszą niż samolot odrzutowy. Po 7 sekundach obiekt zniknął z pola widzenia świadków w oddali na bezchmurnym niebie. Całość zdarzenia nie przekroczyła 10 minut. Po chwili świadkowie udali się w miejsce przyziemienia obiektu, ale nie znaleźli tam żadnego śladu jego oddziaływania. Dopiero na wiosnę następnego roku właściciel łąki stwierdził, że trawa rosła w tym miejscu szybciej niż gdzie indziej. Na podstawie publikacji Jarosława Krzyżanowskiego, zamieszczonej w czasopiśmie Czas UFO, opracował Marcin Stachurski. Czytał Ivelios. Paranormalium przedstawia Skarb historii. Bliskie spotkanie w Szczecinie w 1986 roku. Świadkami tego bliskiego spotkania było małżeństwo, które 23 kwietnia 1986 roku od około godziny 17 odpoczywało, leżąc na osobnych tapczanach przed włączonym telewizorem, momentami zapadając w drzemkę. W pewnej chwili, kilka sekund po godzinie 19.30, żona usłyszała sygnał dziennika telewizyjnego, ocknęła się z drzemki i zauważyła zakłócenia wizji polegające na chwilowym zaniku obrazu. W krótkim czasie obraz znikł, ekran stał się ciemny oraz znikła fonia. W tym samym momencie żona zauważyła w odległości około 1 metra od jej tapczanu, że pojawiły się dwie istoty. Zaskoczona odwróciła się do męża, sądząc, że to on wpuścił je do domu. Mąż uniósł głowę i w tym momencie również ujrzał stojące dwie postaci. Były to wysokie na około 1,5 do 1,70 m identyczne osoby. Ich ubiór był barwą zbliżony do munduru lotniczego. Twarze istot były jasne, prawie białe. Nie było widać oczu, ust i uszu, tylko ogólny zarys głowy. Istoty stały nieruchomo w bliskiej odległości od siebie i gdy świadkowie byli przez chwilę w nie wpatrzeni, w sposób niezauważalny w jednej chwili przemieściły się i każda z osobna usiadła na krawędzi tapczanu kilkadziesiąt centymetrów od leżących. Następnie żona dostała przekaz telepatyczny, który prawdopodobnie docierał także do świadomości męża, który trwał dłuższy czas. Lecz świadek zapamiętała następujące zdania. Jesteś potrzebna do reprodukcji ludzi. Zmieni się kalendarz i czas. Jesteśmy istotami nieziemskimi lub nie jesteśmy ziemianami. Ponadto żona pamiętała dobrze, że w trakcie wymiany myśli z istotą zgodziła się jechać razem z nimi. Po pewnym bliżej nieokreślonym czasie istoty nagle znikły, nie ruszając się z miejsca. Następnie świadkowie, gdy zastanawiali się nad niezrozumiałym dla nich zdarzeniem, przez jedno z okien dostrzegli obniżający się czerwony, mąż widział natomiast niebieski, kulisty obiekt, o średnicy około 5,5 metra, który wkrótce osiadł na wzniesieniu około 40 metrów od budynku. Świadkowie, którzy przez chwilę z ogromnym zaskoczeniem wpatrywali się w obiekt, który emanował w ich kierunku liczne promienie świetlne, postanowili ubrać się i wyjść na zewnątrz. Idąc pod rękę w kierunku światła, mąż powiedział: idę z żoną, samej jej nie puszczę. Wtedy poczuł uderzenie w pierś i przewrócił się na jezdnię. W tym momencie zauważyli wyjątkowo intensywny strumień światła emanujący z kuli.
Następnie wrócili do domu i w dalszym ciągu obserwowali znajdującą się na wzniesieniu kulę, która emanowała w ich kierunku promienie światła. Żona nadal odczuwała, że koniecznie musi wyjść z domu, jednak mąż nie chciał jej puścić i zaczął wygrażać się w kierunku kuli. Wtedy znów poczuł uderzenie w pierś i przewrócił się na tapczan. Po dojściu do siebie stwierdził, że już nie widzi kuli, natomiast żona nadal ją widziała. Chcąc się upewnić, czy światło ostatecznie znikło, postanowił udać się na wzniesienie. Świadek w ciągu około 15 minut przebył łącznie trasę około 1 km różnymi ulicami przy wzniesieniu, nigdzie jednak nie zauważył kuli. Wrócił do domu i powiedział żonie, że nie widział światła. Ta jednak w dalszym ciągu widziała czerwoną kulę, która już nie emanowała promieni światła i po chwili zaczęła wznosić się do góry i stopniowo oddalać. Gdy traciła na intensywności, niknąc wewnątrz kuli, która okazała się być poświatą, pojawiło się jaskrawo-białe oko, przypominające elipsę wielkości około 2,5 do 3 metrów. Stopniowo oddalający się obiekt stawał się coraz mniejszy i gdy jego pozorna wielkość była porównywalna z gwiazdami, świadek zaprzestała dalszej obserwacji. Opracował Marcin Stachurski na podstawie artykułów Krzysztofa Piechoty i Bronisława Rzepeckiego. Czytał Ivelios. Przedstawia. Z kart historii. Dziwna sprawa maoryjskiego goryla. Kryptozoologia często bardzo przypomina pracę detektywa. Pole badań kryptozoologicznych pełne jest niezliczonych tajemnic i zagadek, które w jakiś sposób zostały zagubione w czasie i stały się układanką, którą musimy poskładać, często posiadając niekompletne, ogólnikowe lub nawet sprzeczne informacje. Są to te okazje, gdy mamy opowieść o jakimś dziwnym lub fantastycznym stworzeniu, ukrywającym się pośród dzikich obszarów świata, co do których posiadamy jedynie kilka zapisków historycznych, zastanawiająco ubogich w informacje, z którymi musimy pracować. W takich przypadkach zachodzimy w głowę, desperacko próbując wytropić każdy strzępek historii i zeznań świadków, jakie tylko można znaleźć, każdy stary artykuł lub skrawek, często nigdy nie odnajdując odpowiedzi, których tak desperacko poszukujemy. Niewątpliwie zaginione lub zapomniane doniesienia o kryptydach potrafią wystawić naszą cierpliwość na próbę. Jedno ze starych doniesień o kryptydach, które niedawno zwróciło moją uwagę, dotyczy zwierzęcia nazywanego maoryjskim gorylem. Swego rodzaju stworzenia podobnego do małpy, zamieszkującego dzikie rejony Nowej Zelandii. Co już samo w sobie z pewnością jest wystarczająco dziwne, jednak jest to historia, która z biegiem zdarzeń szybko staje się jeszcze dziwniejsza. Przez cały czas pozostawiając nieprawdopodobnie mało wskazówek i świadectw historycznych, po czym po prostu ginie w mrokach niejasności. W drugiej połowie 1870 roku obszar wokół nowozelandzkiej Zatoki Portera stał się miejscem dziwnej serii obserwacji stworzenia, które opisywano jako podobne do goryla. W większości przypadków bestię opisywano jako wysoką na około 5 stóp, jej ciało pokrywały rzadkie rozczochrane włosy, miała kępkę włosów na czubku głowy oraz parę widocznych kłów wystających, zależnie od doniesienia, z obu stron głowy lub z pyska. Zwierzę, które okrzyknięto później maoryjskim gorylem, widywano zarówno u brzegów zatoki, jak również okazyjnie brodzące w wodzie. Według doniesień, które zaczęły się ukazywać począwszy od września 1870 roku w gazecie Times Advertiser, stworzenie przypuszczalnie było dobrze znane rdzennym maorysom, którzy nazywali je tupuna, czyli przodek. W skład bardzo różnorodnej diety maoryjskiego goryla miały wchodzić ziemniaki, skorupki i orzechy.
Gazety z tamtego czasu spekulowały, że może to być brakujące ogniwo lub jakiegoś rodzaju prymitywna postać przodka człowieka. Wyrażano też wielkie zainteresowanie wyśledzeniem go i schwytaniem, czymkolwiek był. Po tym jak obserwacje maoryskiego goryla zaczęły być często opisywane w różnych gazetach z tamtego okresu, m.in. The New Zealand Herald, The West Coast Times, The Auckland Star oraz The Times Advertiser, pojawiło się spektakularne doniesienie, jakoby nieuchwytna kreatura naprawdę została schwytana. W drugiej połowie września 1870 roku gazeta The Times Advertiser opublikowała artykuł, natychmiast podchwycony przez kilka innych publikacji, w którym podano, że stworzenie zostało złapane przy pomocy psów tropiących w bagnach nieopodal Zatoki Portera. Autor artykułu doniośle twierdził, że zwierzę zostało schwytane, a jego nogi i ręce związano. Zawarty w artykule opis wykazuje cechy nieco rasistowskie, jednak stworzenie opisano właśnie w taki sposób. Cytat. Ten maoryski goryl posiada głowę nieco podobną do głów tubylców, ale z dwoma wystającymi kłami, po jednym z obu stron. Na czubku głowy znajduje się kłębek sierści. Ciało jest ciemne jak u maorysa, pokryte sierścią na rękach i nogach. Pochrząkuje jak świnia. Poinformowano nas, że istota zostanie wystawiona na widok publiczny, my zaś musimy powiedzieć, że chcielibyśmy go zobaczyć. Koniec cytatu. To już brzmi wystarczająco ekscytująco, wtem jednak sprawa zaczęła się robić nieco dziwna. Gazeta The Auckland Star w wydaniu z 30 września 1870 roku opublikowała krótki artykuł, w którym podano, że przypuszczalnie schwytane stworzenie nie było w ogóle żadnym gorylem ani ssakiem naczelnym, ale zwykłą foką. W artykule czytamy: jak przekazali nam ostatniej nocy niektórzy rdzenni mieszkańcy, dziwne zwierzę, które podobno znaleziono w Zatoce Portera po drugiej stronie rzeki, było po prostu foką. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy osoba, która po raz pierwszy doniosła o jej schwytaniu, nigdy wcześniej nie widziała takiego zwierzęcia, czy też nie mogła się oprzeć własnej imaginacji. Pewne jest to, że zwierzę w bardzo małym stopniu przypomina tego potwora, jakim miało być. Koniec cytatu. Jest to bardzo dziwne, ponieważ istnieje bardzo mała szansa, żeby ktoś, obojętnie czy obznajomiony z fokami czy też nie, mógł pomylić fokę z jakiegoś rodzaju ssakiem naczelnym. Istotnie, szczegóły pierwszego doniesienia, takie jak wzmianka o rękach i nogach, wydają się mocno odbiegać od foki. Wydaje się również mało prawdopodobne, aby foka spowodowała serię obserwacji istoty podobnej do goryla, który na dodatek był znany maorysom z tego regionu. Szczególnie mając na uwadze to, że zwierzę przypuszczalnie zostało schwytane, czy ktoś nie zorientowałby się w porę, że to jest jednak foka, zanim opisano ją jako coś innego? Jakim sposobem tajemnicze stworzenie mogło zmienić swój opisywany wygląd z istoty podobnej do goryla z kłami w zwykłą fokę? Czy pierwotne doniesienie zostało aż w tak dramatycznym stopniu zmyślone, czy też obydwa doniesienia są fikcyjne? A może chodzi o coś innego? Czy istnieje szansa, że ktoś być może próbował zataić znalezisko, tłumacząc je jako fokę, albo że doszło do pomyłki? Więcej wskazówek dostarcza kolejna publikacja The Times Advertiser, która wraca do pierwszej historii, czyniąc to jednak w doniesieniu, które stoi w całkowitej sprzeczności z doniesieniem o foce, jak też z własną opublikowaną wcześniej historią, jednocześnie czyniąc całą sprawę jeszcze dziwniejszą i bardziej zastanawiającą niż była do tej pory. W artykule The Times Advertiser, streszczonym 1 października 1870 roku w The New Zealand Herald, zaledwie dzień po tym jak podano, że maoryski goryl był niczym więcej jak tylko foką, przekazano, że dwóch mężczyzn wybrało się, aby obejrzeć schwytane stworzenie, w nadziei na zakupienie go dla celów wystawy. Jednak widok, jaki zastali, wprawił ich w zakłopotanie, bo nie był to ani goryl, ani foka, tylko człowiek. Artykuł już zaczyna się dziwnie, stwierdzając, cytat: przykro nam, że musimy zmartwić szanownych państwa czytelników, szczególnie wykazujących zainteresowanie historią naturalną. Wygląda jednak na to, że maoryski goryl nie jest wcale gorylem. Tak naprawdę bowiem maoryski goryl okazał się starą kobietą. Koniec cytatu. Stara kobieta?
Jest to kolejna rażąca rewelacja w świetle faktu, iż zaledwie tydzień wcześniej ta sama gazeta jasno opisała schwytaną bestię po pierwsze jako on, po drugie nie jako człowieka, lecz zwierzę małpokształtne posiadające kły, na dodatek w najmniejszym stopniu przypominające właśnie starą kobietę. A pamiętajmy, że gazeta The Auckland Star zaledwie dzień wcześniej głosiła, że schwytane stworzenie było foką. Czym więc ono było? Foką czy starą kobietą? Żadna z tych możliwości nie wydaje się wskazywać na cokolwiek przypominającego goryla. Zarówno foka, jak i stara kobieta swoim wyglądem w najwyższym stopniu kłócą się z tym opisem. Naprawdę trudno pogodzić ze sobą te doniesienia. Dziwne jest również to, że w żadnym miejscu ten artykuł nawet nie wspomina o artykule mówiącym wcześniej o foce. A wraz z lekturą tekst staje się jeszcze dziwniejszy. W dalszej części głosi... Cytat. Dowiedzieliśmy się, że dwóch jegomościów wybrało się, by obejrzeć tę najbardziej godną uwagi kreaturę i po długim marszu dotarli byli do miejsca, w którym ją trzymano. Pokazano im tam biedną starą kobietę, która rzeczywiście, w pewnym sensie, stanowi taką samą zagadkę, jaką stanowiłby goryl. Wydaje się, że umknęła pamięci wszystkich, którzy ją znali i osiągnęła wiek 175 lat. Jak dokonano tego oszacowania, nie wiemy i nie możemy zagwarantować jego akuratności. Kobieta straciła wszystkie włosy, poza małą kępką na czubku głowy, a ona sama jest taką osobliwością, że panowie, którzy przyszli zakupić goryla, zrobiliby z nią to samo, jeśli by tylko uzyskali zgodę. Koniec cytatu. W tej historii jest tak wiele dziwnych elementów i rzeczy nie mających sensu, że nie wiadomo nawet od czego zacząć. Nawet zapominając na chwilę o wcześniejszym doniesieniu mówiącym, że schwytane stworzenie było foką, naprawdę trudno wyobrazić sobie starą kobietę, nawet w połowie domniemanego wieku 175 lat, na widok której ludzie myśleliby, że widzą goryla z kłami i którą następnie znaleźliby w bagnach z pomocą psów tropiących, a potem dramatycznie schwytali i musieli ją związywać, przypuszczalnie z powodu oporu, tylko po to, żeby móc ją opisać w artykule jako goryla z wystającymi kłami. W jaki sposób starsza kobieta mogłaby dokonać czegoś takiego? Jakie zagrożenie musiałaby stanowić, by zostać potraktowana w taki sposób? I co najważniejsze, jak ktoś mógłby pomylić się z gorylem, nawet po jej schwytaniu? I przy okazji, co się stało z foką, o której pisano w artykule poprzedniego dnia? Inną dziwną kwestią jest domniemany wiek kobiety. 175 lat, który, jak stwierdza artykuł, jest tak samo cudowny i tajemniczy jak goryl przemierzający dzikie obszary Nowej Zelandii. Nie doprecyzowano, w jaki sposób udało się określić jej wiek, wydaje się on jednak, delikatnie mówiąc, przesadzony. To naprawdę jest raczej dziwny szczegół, szczególnie w świetle faktu, że ma to być przyczyna obserwacji i schwytania bestii podobnej do goryla. Niestety mamy tutaj ilość szczegółów niewystarczającą, aby dokładnie stwierdzić, co widzieli obaj panowie i czy domniemany wiek jest dokładny, czy też nie. Jasne jest jednak, że cokolwiek oni zobaczyli, nie był to goryl. Nie ma również w tym przypadku żadnych wzmianek o wystających kłach. To rodzi kolejne pytanie. Jeśli nie było żadnego goryla, a relacje nie pozwalały dwóm mężczyznom, którzy poszli na spotkanie z kobietą, na stawianie jej warunków, to dlaczego w pierwszej kolejności udali się oni właśnie tam? Wydaje się, że z oczywistych względów poszli tam pod pretekstem, że spodziewali się odkupienia goryla lub podobnego stworzenia, a tymczasem na miejscu widzą starą kobietę. I na tym sprawa się kończy? Jeśli żadna z relacji nie chciała się tym zająć i w rzeczywistości nie był to goryl, wbrew temu co rozgłaszano, to kto zaprosił tych mężczyzn jako pierwszy? Kto im powiedział, że znajduje się tam goryl na sprzedaż? Przypuszczam, że słyszeli oni plotki, że goryl się tam znajduje i poszli tam dobrowolnie, by przekonać się i odkupić go bez wiedzy kobiety lub jej rodziny. Coś mi w tym jednak po prostu nie pasuje. Pozostajemy więc na tropie złożonym z dziwnych małych skrawków, które wydają się niezbyt dobrze do siebie pasować. Mamy serię obserwacji istoty podobnej do goryla, najprawdopodobniej jakiegoś rodzaju ssaka naczelnego, posiadającego kły. Następnie szeroko rozpowszechniane doniesienie podaje, że bestię schwytano. Bestię opisywano jako podobną do małpy, zdecydowanie w żadnym względzie nie przypominającą foki ani starej kobiety.
Następnie pojawia się artykuł dziwnie stwierdzający, że za całą panikę związaną z maoryskim gorylem odpowiedzialna jest foka. Po czym dzień później kolejny artykuł głosi, że jednak nie i że tak naprawdę jest to 175-letnia kobieta. Czy te wszystkie sprzeczne doniesienia zostały z jakiegoś powodu sfabrykowane? Której historii powinniśmy wierzyć? Na czym polegała umowa ze 175-letnią kobietą? Czy rzeczywiście coś złapano? A jeśli tak, to czy była to foka? Stara kobieta? Czy może coś innego? Żadne z pierwszych doniesień o obserwacjach nie zawiera wskazówek na coś innego jak tylko zagadkowy duży ssak naczelny. Wydaje się, że jedno lub więcej z doniesień o schwytaniu jest fałszywe lub niedokładne, albo też być może naprawdę schwytano stworzenie podobne do goryla, a sprzeczne doniesienia stanowiły wysiłek mający na celu zatajenie znaleziska przez ludzi, którzy po prostu nie byli obecni na tej samej stronie gazety co artykuł z okładki. Czy tak stało się w tym przypadku? Czy to możliwe, aby maoryski goryl był nie foką ani starą kobietą, ale czymś bardzo prawdziwym, a jego istnienie zostało ukryte pod nieco niechlujną przykrywką, która pozostawia nas z tymi przeciwstawnymi zeznaniami? A może cała sprawa to jeden wielki żart? Denerwujące jest to, że nie udało mi się znaleźć jakichkolwiek dalszych doniesień w tej sprawie po wzmiance o 175-letniej kobiecie. Przekopałem archiwa, w których znalazłem te artykuły i nie natrafiłem na nic więcej, co dotyczyłoby maoryskiego goryla. Historia po prostu całkowicie zastyga i zatrzymuje się. Wydaje się więc, że tak naprawdę nie ma sposobu, aby dotrzeć do rozwiązania tej sprawy, co zostawia nas z tymi wszystkimi pytaniami bez jasnych odpowiedzi. Nie jestem pewien, dlaczego tak szeroko opisywana historia, którą zajmowało się tak wiele agencji informacyjnych, została po prostu nagle w taki sposób porzucona. Z pewnością jednak jest to tylko kolejny, mały, dziwny element całej układanki. Jest to więc dziwna historia maoryskiego goryla. Przypadek moim zdaniem bardzo intrygujący i dający podstawy dla wielu teorii. Autor Brent Swanser, mysteriousuniverse.org. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Paranormalium przedstawia Skarb historii. Obserwacje niezidentyfikowanych obiektów podwodnych w Norwegii. Na wodach Norwegii, a także Szwecji przez długi czas dokonywano obserwacji niezidentyfikowanych obiektów podwodnych sięgających czasów przed II wojną światową. Niniejsze opracowanie oparte jest na notatkach prasowych oraz zgłoszeniach zaczerpniętych z archiwów UFO Norway. Norweski Królewski Wydział Spraw Wewnętrznych posiada pewną ilość poświęconych tej kwestii dokumentów. W większości dotyczą one jednak zidentyfikowanych zagranicznych łodzi podwodnych. Otrzymaliśmy dostęp jedynie do dokumentów sięgających roku 1969. Te, począwszy od roku 1970 do chwili obecnej, wciąż pozostają utajnione. Centrum Operacyjne Norweskiej Marynarki Wojennej, które regularnie przyjmuje owe raporty, dzieli je na cztery kategorie. Pierwsza, potwierdzone łodzie podwodne, gdy jest to potwierdzone wzrokowo przez wykwalifikowany personel, niezależnie zarejestrowane przez elektroniczny sprzęt lokalizujący lub sfotografowane. Druga, prawdopodobne łodzie podwodne, gdy nie istnieje powód, by wątpić, że to łódź podwodna, jednak nie są spełnione wymagania dla stwierdzenia tego z całą pewnością. Wiadomo o 12 takich zgłoszeniach z lat 1975-1989. Trzecia, możliwe łodzie podwodne. 120 zgłoszeń z lat 1975-1989. I czwarta,
obiekty niebędące łodziami podwodnymi. W latach 1969-1983 około 200 razy zgłoszono obecność nieznanych łodzi podwodnych, z angielskiego U-boats, na norweskich wodach terytorialnych. Obserwatorzy sądzili, że widzą peryskop, wieżyczkę lub rzeczywisty obiekt podwodny. Kilka doniesień zawiera korelacje geograficzne i czasowe. Po zestawieniu za sobą około 200 doniesień można zredukować rzeczywistą liczbę obiektów do 175. Spośród nich 75, czyli 42,8%, marynarka wojenna zaklasyfikowała jako obiekty niebędące łodziami podwodnymi. Z punktu widzenia ufologów, te obserwacje są najbardziej interesujące. Przyjrzyjmy się najpierw niektórym z pierwszych doniesień. W czwartek 18 lipca 1946 roku na jeziorze Mjøsa w południowo-wschodniej Norwegii rozbiła się rakieta widmo. Między godziną 12 a 12.30 kilkoro świadków zauważyło obiekt podobny do V1, wznoszący się po stronie zachodniej na wysokości około 50 metrów. Świadkowie początkowo słyszeli głośny gwizd, nie przypominający odgłosu żadnego ze znanych pojazdów powietrznych. Obiekt leciał na tyle nisko, że drzewa się pod nim uginały. Uderzył w jezioro Mjøsa w odległości około 2 km od zachodniego brzegu i 7 km od Minnesund, w miejscu, w którym głębokość zbiornika wynosi od 300 do 400 metrów. Obiekt miał kształt cygara o długości około 2,5 metra, a poniżej nosa posiadał skrzydła o długości 1 metra. Przednia i tylna część obiektu lśniły niczym metal, jednak środkowa część, łącznie ze skrzydłami, była czarna. Skrzydła wydawały się nieco trzepotać, jak gdyby były wykonane z materiału. Nie dostrzeżono żadnego ognia, smugi ani światła. Gdy obiekt uderzył w jezioro, woda wzbiła się na wysokość kilku metrów. Nie było żadnej eksplozji. Niebo było czyste, a woda szybko uspokoiła się. Niektórym świadkom wydawało się, że widzą dwa obiekty. Jeden tuż przed drugim. Według doniesień prasowych z tamtego okresu norweskie najwyższe dowództwo obrony przeprowadziło śledztwo w tej sprawie. Nie udało się jednak uzyskać żadnych dokumentów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszystkie dokumenty dotyczące rakiety widmo z 1946 roku zostały zniszczone. Jeśli tak rzeczywiście było, to jest to katastrofa dla historyków UFO, którym jako materiał źródłowy pozostaną jedynie notatki prasowe. Tylko przed 7 rano w pewien październikowy czwartek 1952 roku Johannes Nordlien czekał na swoich współpracowników, gdy nagle usłyszał wycie przypominające odgłos odrzutowca. Chwilę później z zachodu nadleciał i przeleciał w odległości 100 metrów od niego obiekt w kształcie spotka o średnicy 4 metrów. Pojazd z całą siłą i gwałtownym pluskiem uderzył w powierzchnię rzeki Lagen. Był koloru śnieżno-białego, zaś Nordlien, gdy pojazd uderzył w wodę, widział wyraźnie jego płaski i okrągły kształt. Gdy przyszli jego koledzy z pracy, woda wciąż wrzała. Głośne wycie zanikło w momencie, gdy tylko zauważył obiekt. O godzinie 11.55 w niedzielę 1 czerwca 1958 roku we fiordzie Alta, nie wydając żadnego dźwięku, rozbił się nieznany pojazd powietrzny, pozbawiony znaków rozpoznawczych. W miejscu upadku, w którym głębokość wynosi 70 metrów, pojawił się słup wody. Pojazd przypominał dwusilnikowy odrzutowiec typu Delta. Świadkami byli Bjørn Taraldsen, Nils M. Turi, Kajte Julsen oraz Rasmus Hikerund. Gdy pół godziny później zjawili się inni, znaleźli wiele martwych ryb. Fregata KNM Arendal oraz łódź podwodna KNP Sarpen wraz z nurkami bezowocnie poszukiwały pojazdu przez ponad tydzień. Arendal zarejestrował jednak odczyt sonarowy obiektu będącego w ruchu. O godzinie 22 pewnego wieczoru przed świętami Bożego Narodzenia w 1959 roku Lorenz Jonsen zauważył ciemny, cichy obiekt, który według jego opisu wyglądał jak mały bus z wieloma oknami z boku, który
przelatywał powoli na wysokości 150 metrów. Kierował się w stronę fiordu Namsen. Zniżył się na około 50 metrów, zmienił kolor na ognisto-czerwony, po czym eksplodował, wydając drażniący uszy huk. Według Jonsena, cytat, wyglądało to tak, jak gdyby z obiektu zdjęto jednocześnie pewnego rodzaju okrycie. Obiekt wraz z wieloma innymi rzeczami spadł do wody. Szczególnie wyraźnie dały się zauważyć trzy czarne kolumny o długości około 2 metrów i średnicy pół metra. Sama okrywa została zdjęta w całości i przypominała zagięty płat metalu. Obiekt był początkowo ognisto-czerwony, zanim jednak dosięgnął wody, zmienił kolor na czarny. Koniec cytatu. Między 12 a 22 listopada 1972 roku we fiordzie Sogne, głębokim na 1300 metrów, przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Brało w nich udział 30 okrętów marynarki wojennej oraz siły NATO. Wrzawa rozpoczęła się w momencie, gdy wojsko odebrało zgłoszenie o łodzi podwodnej. Następnego dnia, 13 listopada, dwóch świadków obserwowało, cytat, obiekt podobny do pojazdu powietrznego, manewrujący wzdłuż fiordu. Tej samej nocy czworo innych świadków obserwowało na wodzie jaskrawy przedmiot. 20 listopada o godzinie 1 w nocy, nieopodal Kirkiebo, dostrzeżono, jak łódź podwodna wypływa z Marendalet i kieruje się w stronę południowego krańca fiordu. 15 minut później widziało go pięciu funkcjonariuszy policji na Kwamsoi, niewielkiej wyspie około 50 km na północ od Kirkiebo. W tym miejscu fregaty zastawiły miny na ten obiekt. Jeśli w obu przypadkach zaobserwowano ten sam obiekt, wówczas jego prędkość musiałaby wynieść 200 km na godzinę. Prędkość, której nie jest w stanie osiągnąć żaden znany okręt podwodny. Nocą 21 listopada w Hermansverk czterej świadkowie widzieli cztery rakiety wystrzeliwujące z wody. Rakiety nie wydawały żadnego dźwięku i przypominały małe, czerwone kule światła. Po południu następnego dnia w stronę intruzów wystrzelono rakietę przeciwko łodziom podwodnym. Głębokość w tym miejscu wynosiła zaledwie 25 metrów, zaś fale uderzeniowe powstałe w wyniku eksplozji były tak silne, że wyrzuciły małe łodzie 10 kilometrów w głąb lądu. Każda konwencjonalna łódź podwodna zostałaby w ten sposób poważnie uszkodzona i zmuszona do wyjścia na powierzchnię, jednak ten statek umknął, najwidoczniej nienaruszony. W tym samym czasie rozgrywały się inne dziwne zdarzenia. Samolot doświadczył niewyjaśnionych problemów z elektroniką. Wzdłuż zboczy gór przelatywały żółte i zielone obiekty. Okręty marynarki wojennej zarejestrowały poprzez sonar kontakt z czymś, co znajdowało się głęboko pod wodą. Ekipa zwiadowcza napotkała niezidentyfikowane helikoptery, które przy gwałtownym sztormie wykonywały karkołomne manewry. W środę 4 lipca 1973 roku Erling Bakke i jego żona zauważyli na powierzchni wody osobliwy statek. Spostrzegli go o 23.15. Miał on 25 stóp długości i 6 stóp wysokości, a w górnej części posiadał uwypuklenie. Gdy po raz pierwszy spostrzegliśmy ten dziwny obiekt, który poruszał się po wodzie z prędkością co najmniej 100 km na godzinę, w pierwszej chwili sądziliśmy, że to jakiegoś rodzaju ślizgacz i byliśmy zadziwieni jego szybkością. Nagle jednak obiekt uniósł się pod kątem 45 stopni i chwilę później zniknął. Wówczas ja i moja żona zdaliśmy sobie sprawę, że właśnie zobaczyliśmy UFO. Relacjonował Bakke. Obiekt był całkowicie czarny, dlatego był wyraźnie widoczny. W środę 27 kwietnia 1983 roku we fiordzie Husnes miejscowi nurkowie zauważyli wieżę przypominającą wieżyczkę łodzi podwodnej, a do godziny 13 na miejscu była już grupa poszukiwawcza norweskiego Ministerstwa Obrony. Grupa składała się z korwety KLM Sleipner, dwóch łodzi podwodnych i jednego samolotu Orion wyposażonego w broń
przeciwko okrętom podwodnym. Następnego dnia do poszukiwań dołączyły KNM Oslo oraz kolejne dwie fregaty. O 16.55 okręt Oslo przypuszczalnie nawiązał pierwszy kontakt sonarowy na południe od Leivik na wyspie Stord. O 17.21 fregata wystrzeliła rakietę typu Terne, chcąc ostrzec intruzów, że są obserwowani i ścigani. Następnej nocy we fiordzie Selbjorn, inny mniejszy fiord wewnątrz fiordu Hardanger, nastąpił kolejny przypuszczalny kontakt sonarowy. Tym razem jednak ścigający nie otworzyli ognia z obawy o bezpieczeństwo przepływającej nieopodal norweskiej łodzi podwodnej. Na różnych pozycjach nawiązano dwa kolejne kontakty sonarowe, zaś po południu 30 kwietnia okręt Oslo po kontakcie sonarowym wystrzelił rakietę typu Terne oraz podłożył minę. 5 minut później wystrzelił kolejne 4 rakiety, po czym kontakt sonarowy urwał się. Około 16 w kierunku pobliskiego Halsenoi wystrzelono 5 rakiet typu Terne. Około północy, po kontakcie sonarowym na południe od Leirvik, po raz kolejny wystrzelono rakiety. W niedzielę 1 maja o 16.20 we fiordzie Skaneviks po nawiązaniu kontaktu sonarowego wystrzelono 6 rakiet typu Terne. Trafiły one w wodę i głęboko zanurkowały, po czym nastąpiła detonacja ładunku wybuchowego. Bezpośrednio po tym samolot Orion w tym samym miejscu zrzucił minę. Godzinę później Oslo zaatakował ponownie, wystrzeliwując 6 rakiet. Ostatni kontakt sonarowy osiągnął samolot Orion o godzinie 20.30. Samolot zrzucił miny u wejścia do Hoylandssundet. Następnej nocy dokonano zrzutu min we fiordzie Selbjorn. W czasie całego poszukiwania wojsko odbierało liczne zgłoszenia od obserwatorów cywilnych. Łącznie zrzucono 6 min i wystrzelono 24 rakiety typu Terne, bez rezultatu. W piątek 2 czerwca 1989 roku Paul Paulsen Froyen zauważył dwie łodzie podwodne między Lavik a Vadheim w Itresogn, około 8 km od lądu, 65 km wewnątrz fiordu Sogne. Wyszedłem z samochodu i przez 2,5 minuty obserwowałem dwie łodzie podwodne. Mówił. Od dziecka miałem kontakt z norweskimi łodziami podwodnymi typu Koben i te obiekty nie były do nich podobne. Jestem pewien, że te dwa podwodne statki musiały się wynurzyć, aby się komunikować. Obserwowałem peryskopy i wieżyczki obu łodzi, a gdy zanurzyły się, przy dobrej pogodzie widziałem rozpryskiwanie wody z silników. Koniec cytatu. Norweskie Królewskie Siły Powietrzne wysłały w poszukiwaniu owych łodzi dwa odrzutowce. Zaangażowano też Straż Przybrzeżną. Źródła wojskowe przekazały prasie, że te obiekty nie mogły być łodziami podwodnymi. W środę 19 września 1990 roku na wodach wokół latarni morskiej Ona, około 30 km od Molde, statek KNM Stavanger wykrył na sonarze nieznaną łódź podwodną. Jednostka wysłała międzynarodowe sygnały ostrzegawcze, nie otrzymała jednak odpowiedzi. Aby zmusić łódź do wynurzenia się, zrzucono do wody ręczne granaty. Gdy i to zawiodło, o 17.30 Stavanger wystrzelił 3 rakiety typu Terne. Kontakt sonarowy urwał się, zaś następnego dnia odwołano poszukiwania. Stavangerowi udało się sporządzić nagranie ze swojego kontaktu sonarowego z nieznanym obiektem. Faktem jest, że norweskim siłom obronnym nigdy nie udało się zmusić do wynurzenia ani jednej nieznanej łodzi podwodnej. Być może stoi za tym pewien powód. Logiczne jest przyjęcie, że wiedzą dużo więcej na temat zagranicznej aktywności we fiordach, aniżeli chcą przyznać publicznie. Niemądre jest ogłaszanie w takich okolicznościach całej swojej wiedzy. Można sobie wyobrazić, że taka działalność jest dozwolona tak, aby uniknąć konfliktu dyplomatycznego. W końcu Norwegia usytuowana jest na obszarze wrażliwym zarówno pod względem geopolitycznym, jak i militarnym. Dowództwo norweskiej obrony uznaje poszukiwania łodzi podwodnej za udane zawsze, gdy owa łódź opuszcza okolice. A przynajmniej tak mówi się opinii publicznej.
Poza tym wiemy, że mamy doniesienia, do tej pory niewyjaśnione, mówiące o niezidentyfikowanych obiektach, które potrafią działać zarówno w atmosferze, jak też i w akwasferze. We wtorek, 26 kwietnia 2011 roku, dwaj młodzi mężczyźni z wyspy Kwaloja w okręgu Tromso postanowili chłodnym wieczorem wybrać się na wycieczkę motorowerową. Mieli sposobność jechać na swoich motorach szosą i skierowali się w stronę jeziora Finnikvatnet. Każdy z mężczyzn jechał własnym motorem i obaj zatrzymali się przy południowym krańcu jeziora w kierunku linii wysokiego napięcia, która biegnie wzdłuż jeziora. Zaparkowali swoje motocykle i zapalili po papierosie. Była godzina 22:28. Silniki były wyłączone. Mężczyźni usłyszeli odgłos opadającej wody. Odwrócili się w kierunku południowym i zobaczyli okrągły obiekt unoszący się z wody, poniżej którego jaśniało światło przypominające blask lampy ksenonowej. Obiekt przypominał pojemnik na film, który dawniej wykorzystywano w kinach. Był płaski i posiadał lśniącą metalową powierzchnię, nie robił jednak lustrzanych odbić. Obiekt wisiał nad wodą przez około 1,5 minuty. Wydawało się, że poniżej obiektu znajduje się kolumna wody. Obserwatorzy sądzili, że światło wychodziło z wody i wypełniało ów słup. Po około 1,5 minuty światło nagle zniknęło. Mężczyźni nie widzieli już obiektu, słyszeli jednak dźwięk o nieustalonej proweniencji. Obserwatorzy nie pamiętali rozmiarów obiektu, a jedynie to, że pojawił się nagle. Odległość między obserwatorami a obiektem oceniono na 100 do 500 metrów. Niebo było pochmurne, wiał lekki wiatr, słońce zachodziło, a księżyc nie był widoczny. Mężczyźni bardzo się wystraszyli i pojechali do domu. Po ich powrocie zaczął padać śnieg. Opracowanie Ole Johnny Branne, UFO Norway, www.ufo.no. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Przedstawia Skarb historii. Tragiczne w skutkach bliskie spotkanie pod wodą na jeziorze Bajkał. Latem 1982 roku oficer Mark Steinberg oraz porucznik pułkownik Gennady Zwieriew przeprowadzali okresowe szkolenia nurków rozpoznawczych, czyli płetwonurków, z regionów Turkestanu i Azji Środkowej. Ćwiczenia odbywały się na jeziorze Izyk-Kul, głębokim zbiorniku wodnym w rejonie transylijskiego Ałatału. Dość nieoczekiwanie oficerom złożył wizytę bardzo wysoko postawiony urzędnik, major generał Diemianko, dowódca radzieckiej służby nurków wojskowych w ramach sił inżynieryjnych Ministerstwa Obrony. Przybył, by poinformować miejscowych oficerów o nietypowym zdarzeniu, które miało miejsce w transbajkalskim oraz zachodnio-syberyjskim okręgu wojskowym. Tam, w trakcie wojskowych ćwiczeń podwodnych, płetwonurkowie spotkali zagadkowych pływaków, bardzo podobnych do ludzi, lecz odróżniających się ogromnymi rozmiarami, prawie 3 metry wzrostu. Pomimo lodowato-zimnej wody, zagadkowi pływacy mieli na sobie ściśle przylegające kostiumy. Na głębokości 50 metrów owi pływacy nie posiadali ani sprzętu do nurkowania, akwalungów, ani żadnych innych akcesoriów, a jedynie kuliste hełmy zakrywające ich głowy. Miejscowy dowódca wojskowy, dość wstrząśnięty tymi spotkaniami, podjął decyzję o schwytaniu jednego z tych stworzeń. W tym celu wysłano specjalną grupę 7 nurków pod wodzą oficera.
Gdy płetwonurek próbował złapać stworzenie w sieć, cała grupa została wyrzucona na powierzchnię wody przez jakąś potężną siłę. Teraz, ponieważ autonomiczny sprzęt płetwonurków nie pozwala na wynurzanie się bez zatrzymywania się po drodze z uwagi na dekompresję, wszyscy członkowie pechowej ekspedycji doznali zatoru powietrznego, zwanego też chorobą Caissona. Jedyną dostępną metodą leczenia było natychmiastowe umieszczenie w warunkach dekompresji w komorze ciśnieniowej. W tym regionie wojskowym znajdowało się kilka takich komór ciśnieniowych, sprawna była jednak tylko jedna. Mogła pomieścić zaledwie dwie osoby. Z tego też powodu miejscowy dowódca wcisnął do jednej komory czterech płetwonurków. W wyniku tego trzech z nich zmarło, w tym dowódca grupy, pozostali zaś zostali inwalidami. Tragiczne konsekwencje niezwykłej radzieckiej wojskowej fuszerki. Major generał udał się do Izyk-Kul, aby ostrzec tamtejszych wojskowych przed podejmowaniem podobnych diabli wiedzą jakich działań. Choć jezioro Izyk-Kul jest płytsze od Bajkału, głębokość tamtego jeziora była wystarczająca, aby mogły w niej przebywać podobne tajemnicze kreatury. Czy major generał wiedział o czymś, z czego oficer Steinberg nie zdawał sobie sprawy? Niedługo potem pracownicy dowództwa turkmeńskiego regionu wojskowego odebrali rozkaz od zastępcy dowódcy sił lądowych. Rozkaz zawierał szczegółową analizę wydarzeń z jeziora Bajkał oraz reprymendy. Uzupełniony był biuletynem informacyjnym Sztabu Głównego Sił Inżynieryjnych Ministerstwa Obrony ZSRR. Biuletyn zawierał listę wielu głębokich jezior, na których zarejestrowano obserwacje anomalnych zjawisk. Pojawienia się podwodnych stworzeń podobnych do tych z Bajkału, schodzenie do głębin i wynurzenie się gigantycznych dysków oraz kul, silne światła dochodzące z głębin itd. Tego typu dokumenty, bez wyjątków, otrzymały wysoki stopień tajności i ma do nich dostęp bardzo ograniczona grupa oficerów wojska. Celem tych dokumentów było zapobieżenie niepożądanym spotkaniom. Terytorium znajdujące się pod jurysdykcją jednostki, w której służył Steinberg, posiadało ogromny zbiornik wodny, jakim było jezioro Sares w okolicy Pamiru. Ma ono głębokość około 1,5 km. Sares jest widoczny dla obserwatorów z punktu obserwacyjnego w górach pamirskich. Odbywa się tam śledzenie amerykańskich satelitów Inicjatywy Obrony Strategicznej. Potężne przyrządy i urządzenia będące w posiadaniu tej radzieckiej podjednostki, które w rzeczy samej dokonywały owego śledzenia, wielokrotnie rejestrowały zanurzanie się w Sarezie dyskoidalnych obiektów, ich wynurzanie, a następnie odloty. Akta Rosyjskiego Centrum Badań Ufologicznych zawierają dużo więcej informacji na temat podwodnych obserwacji na terenie Rosji, w tym oświadczenia oficerów marynarki wojennej oraz pracowników operacyjnych wywiadu. Można bezpiecznie stwierdzić, iż Sowieci wcześniej i Rosjanie obecnie są bardzo zaabsorbowani przez dziwne i złowieszcze stworzenia nurkujące w ich wodach. Autor Paul Stonehill. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Paranormalium przedstawia Skarb historii. Wojcieszów. UFO z przesuwającymi się falami. Jednego dnia, jak siedzieliśmy z bratem na ławce i czekaliśmy na spadające gwiazdy, nagle pojawiło się to coś nad blokiem. Wyglądało to jak wielka rozpłaszczona piłka, która wiruje i widać na niej pasy. Tak szybko jak się pojawiło, tak szybko też zniknęło. Pozostał tylko strach. Opowiadał Michał, lat 36. Jest to kolejne ciekawe zdarzenie, które miało miejsce w dolnośląskim Wojcieszowie. W Radiu Paranormalium prezentujemy raport w tej sprawie sporządzony przez badacza ufologii Damiana Trele.
W jednym z poprzednich postów pisałem o bardzo ciekawym zdarzeniu z Wojcieszowa. Patrz, Wojcieszów, nietypowe UFO i zmieniony stan świadomości. W międzyczasie udało mi się dotrzeć do kilku ciekawych relacji z tego, wszystko na to wskazuje, niegdyś dość aktywnego obszaru powiatu złotoryjskiego pod względem ufologicznym. Niestety pewne historie są opowiedziane mi z drugiej ręki, a ich świadkowie już nie żyją. Część z nich postaram się opisać w osobnych artykułach. Niewątpliwie również one zasługują na uwagę. Wszystko wskazuje jednak na to, że w tym miejscu dochodziło bardzo często do obserwacji UFO. Poniższe zdarzenie, choć krótkie i być może przez to nie powala z nóg swoją sensacyjnością, to jednak znalazło moje zainteresowanie ze względu na przedstawiony mi przez świadka opis widzianego obiektu. Z tej relacji płyną bowiem bardzo interesujące wnioski, ale po kolei. W drugiej połowie sierpnia 1997 roku, dokładnej daty nie udało się ustalić, dwóch braci, Michał i Maciek, imiona fikcyjne, spędzało wspólnie czas na obserwowaniu spadających gwiazd w parku przy ulicy Kochanowskiego. Tego dnia pogoda była bardzo dobra do obserwacji. Bezchmurne niebo, bez mgły i opadów. Gdzieniegdzie przez niebo przedzierały się spadające perseidy. Nic nie zapowiadało niezwykłego ciągu dalszego. Tamtej nocy siedzieliśmy na ławce w parku i obserwowaliśmy niebo, opowiadał Michał. Zawsze przed pójściem do domu liczyliśmy spadające gwiazdy. Jak spadło 7, to szliśmy do domu. Ale tamtej nocy opad był bardzo niski. Żartowałem nawet do brata, że przydałoby się zobaczyć jakieś UFO. To był wówczas czas fascynacji takimi tematami. Była godzina około 11 w nocy. Naraz mój brat dziwnie zajęknął, ale nie był to jęk z zawodu, że niewiele widać spadających gwiazd, ale strachu. Patrzył w tym momencie w kierunku wschodnim. Ja również spojrzałem w tamtym kierunku i oniemiałem. Nad pobliskim budynkiem, w odległości jakieś 60-70 metrów, wisiał jakiś obiekt. Nie był to piorun kulisty. Wyglądało to jak wielka, rozpłaszczona piłka. W pewnym sensie przypominało to piłkę do ćwiczeń równowagi. Była to elipsa z zaokrąglonymi bokami. U góry i spodu były widoczne uwypuklenia. Obiekt był koloru pomarańczowego, ale nie jednolitego. Był to pomarańcz wymieszany z różnymi odcieniami tego koloru. Obiekt wisiał tak nieruchomo nad dachem budynku i falował. Widziałem, jak przez ten obiekt przechodziły jakieś fale albo pasy żółtego, pomarańczowego i ciemnego koloru. Przechodziły z lewej na prawą stronę. Te pasy przypominały jakąś wibrację. Mój brat z przerażenia zaczął uciekać. Ja wstałem z ławki i zacząłem podchodzić w kierunku obserwacji. Po chwili obiekt z finezją zanurzył się za budynek. Przez moment myślałem, że wpadł do komina, ale to nie wleciało do komina. Schowało się za niego i opadło jak liść w dół. Pobiegłem jeszcze za budynek, ale po obiekcie nie było już śladu. Koniec cytatu. Dodajmy do powyższego, że sama obserwacja była dość krótka. Zdaniem świadków trwało to sekundy, nie dłużej niż 10 sekund, szacując racjonalnie. Pierwszą osobą, która zauważyła obiekt, był Maciek. Nie widział on, aby obiekt nadleciał z jakiegoś kierunku. Kiedy spojrzał w stronę pobliskiego budynku, non był już widoczny. On po prostu zmaterializował się tam, twierdził Michał. Trudno jest świadkom oszacować jego przybliżoną wielkość rzeczywistą, ale mając na względzie odległość do budynku i wielkość znajdujących się na nim kominów, Michał ocenił długość obiektu na 1,5 do 2 metrów. Zjawisko w tak nietypowej postaci pojawiło się nagle i wisiało nad kominami budynku bezdźwięcznie. Nie było słychać żadnego dźwięku, co było dość dziwne, gdyż dzieliła nas niewielka odległość. Na pewno usłyszałbym pracę jakiegoś silnika, gdyby była to jakaś maszyna latająca. Nie było też słychać żadnego świstu ani huku, jak to czasami bywa w przypadku piorunów kulistych, ocenił Michał. Interesujące jest również to, że obiekt swoim zachowaniem nie wskazywał, aby był jakimś tworem technologicznym. Jego nagłe pojawienie się w tym miejscu świadkowie określili jako materializację. W równie osobliwy sposób zjawisko przestało być widoczne. Kiedy Michał pobiegł za budynek, niczego już nie było widać.
Noll po prostu rozpłynął się w powietrzu, co oczywiście nie stanowi jakiegoś precedensu w przypadku takich obserwacji. Intrygująca jest za to cecha wyróżniająca się w zaobserwowanym nadwojcieszowym zjawisku. Fale o różnych odcieniach przelatujące przez obiekt są zastanawiające. Świadek porównał to do wibrujących fal. Być może gdyby obiekt był widziany z większej odległości, obserwator mógł ulec wrażeniu, że obiekt wibruje. Arkadiusz Miazga w swoim archiwum posiada kilka takich ciekawych spraw. Niedawno dokumentował obserwację UFO nad Herbami w 2012 roku, gdzie świadek widział czarny obiekt z przechodzącym przezeń pasem białego światła. O innym takim zdarzeniu możemy przeczytać w niedawno wydanej przez niego książce UFO nad Podkarpaciem, w której autor opisuje ciekawe zdarzenie z lat 70., jakie miało miejsce w Markach. Wówczas świadek tego wydarzenia widział eliptyczny kształt składający się z oddalonych od siebie nieregularnie ciemnoszarych plamek. Sugestie Arkadiusza Miazgi w podsumowaniu tego zdarzenia wskazywały na niematerialny charakter tego zjawiska. Interesujące są tutaj również spostrzeżenia samego świadka, Michała, który skojarzył obiekt ze słynnym nagraniem z 21 grudnia 1994 roku z Puebla w Meksyku. Jeden z dość niewielu krążących po YouTube filmów doskonale ilustruje, co zaobserwowano w sierpniu 1997 roku w Wojcieszowie. Na filmie widać świetlisty, eliptyczny twór z migającymi pasami. Inne skojarzenie świadka to rzucająca się wyraźnie analogia do wyglądu obiektu zaobserwowanego 8 stycznia 2012 roku nad Świdnikiem. Przemieszczające się fale o różnym kolorze na obiekcie widzianym w Wojcieszowie raczej wykluczają definitywnie, że mieliśmy tutaj do czynienia z czymś materialnym, a raczej ze zjawiskiem, jakie w jakimś stopniu manipulowało swoim stopniem materializacji. Przypominało wręcz jakąś transmisję trójwymiarowego hologramu. Wszyscy pamiętamy doskonale słynną scenę z filmu Gwiezdne Wojny, gdzie pojawia się motyw hologramu księżniczki Leii, wytransmitowany przez robota R2-D2 w formie świadomości dla Obi-Wan Kenobiego. Obraz jest niewyraźny, faluje i przerywa. Być może futurystyczna wizja hologramu, ujęta w tej klasyce filmów science fiction, oddaje rzeczywisty wygląd takiej trójwymiarowej transmisji. Dziś postęp technologiczny pozwala nie tylko zobaczyć hologram, ale również go dotknąć. Nie tak dawno temu naukowcy pracujący w laboratorium Shinoda Makino na Uniwersytecie w Tokio pokazali światu eksperymentalne urządzenie do transmisji hologramu, które jest po części materialne. Transmisję obiektu będącego odbiciem rzeczywistego tworu można popchnąć palcem, obrócić i w dodatku przy tym poczuć. Jak to możliwe? Zaprezentowany prototyp urządzenia Hubble Clone to zespół przeróżnych czujników ruchu oraz zestaw paneli generujących fale ultradźwięku. To właśnie fale akustyczne są w stanie wytworzyć namacalne i fizyczne pole. Geneza zjawiska UFO w kontekście innej rzeczywistości, jaka przebija się do naszego trójwymiarowego świata, nie stanowi jakiegoś nowum w literaturze ufologicznej. Coraz bardziej jednak zaczynamy wyciągać wnioski z obserwacji, czasami tak banalnych i charakterystycznych, na tle innych bliskich spotkań z UFO. Sztuka całej ufologii nie polega jednak tylko na dokumentowaniu, ale przede wszystkim wyciąganiu wniosków z uzyskanych danych. A same dane potrafią być już na pierwszy rzut oka intrygujące. Bardzo wiele obserwacji UFO wskazuje na ich holograficzne pochodzenie. Zmienianie kształtów, materializacja i dematerializacja oraz przedziwne stany zmienionej świadomości są cechami charakterystycznymi UFO. W pewnych miejscach zjawisko to potrafi przenikać naszą rzeczywistość. To, co jednak widzimy, niekoniecznie może rozgrywać się na planie fizycznej rzeczywistości, ale może być rzutem jakiejś informacji wytransmitowanej w postaci hologramu. Czasami są to rzuty w naszą świadomość pewnymi obrazami i rozgrywają się na płaszczyźnie naszego umysłu. Innym razem są to materialne bądź na wpół materialne rzuty holograficzne. Ochrzczony na dziwaka nieżyjący już warszawski ufolog Kazimierz Bzowski często wzmiankował w swoich publikacjach o rzutach holograficznych w kontekście badanych przez siebie ufologicznych przypadków. Pisał, że obiekty UFO to projekcja informacji, która dotyczy zeskanowanego obiektu trójwymiarowego i która została odtworzona w naszej rzeczywistości w postaci trójwymiarowego obrazu o dodatkowym czwartym wymiarze. Ten dodatkowy wymiar to, zdaniem Bzowskiego, w istocie nie wymiar, ale ugięcie trójwymiarowej przestrzeni. Brzmi to oczywiście szalenie,
ale warto dodać, że do podobnych wniosków doszedł amerykański ufolog Mark Davenport. Wielokrotnie badacz ten sugerował, opierając się na swojej wiedzy z zakresu fizyki, że obiekty UFO niekoniecznie muszą być tym, za co je bierzemy. Twierdził, iż UFO otoczone jest zamkniętym polem, które przypomina swoistą bańkę wszechświata, innej rzeczywistości zamkniętej w zjonizowanym polu. Bliski kontakt z taką bańką może skutkować zmienionymi stanami świadomości u człowieka, wizjami, złym samopoczuciem i naginaniem otoczenia. Wówczas czas może ulegać zwolnieniu lub przyspieszeniu, albo otoczenie przybiera nierzeczywistą postać. Czasami sam obiekt nie jest tym, co de facto w danej chwili widzi świadek takiego zdarzenia. Mark Davenport tłumaczy, że pole otaczające obiekty UFO potrafi dosłownie zwijać czasoprzestrzeń, emituje pole elektromagnetyczne i przechodząc przez barierę ulega efektowi Dopplera. To, co widzimy, to w efekcie migająca fala cieplna wyemitowana do naszej rzeczywistości, która może przyjmować przeróżne kształty. Wielokrotnie wzmiankowałem w swoich artykułach, że pochodzenie obiektów UFO wskazuje na ich plazmoidalną naturę. Czy zatem pochodzącą z innej rzeczywistości wysłaną do nas informację nie otacza pole, o którym pisze Davenport, jako o silnym polu elektromagnetycznym w postaci plazmy? Czy obserwowane przez wielu świadków obiekty UFO to iluzoryczne obrazy holograficzne, transmisje hologramów? Powyższe pytania nieuchronnie same nasuwają się w kontekście takich osobliwych obiektów, jak ten widziany w Wojciechowie. Niedawno świat uległ zachwytowi podczas prezentacji osobliwych hologramów, skonstruowanych przez inny zespół japońskich uczonych z Uniwersytetu Tsukuba. Zaprezentowali oni holograficzne transmisje miniaturowych obrazów wróżek, które można było dotknąć i poczuć. Użyta technologia opierała się na transmisji obrazów świetlnych za pomocą femtosekundowych laserów. Generujące się w powietrzu obrazy to impulsy plazmowe. Wizualizują one w przestrzeni obraz wróżki z komputera. Można je dotknąć i obrócić. Czy pomału więc współczesną technologią nie zaczynamy już więcej rozumieć w kwestii UFO? Wojciechów i inne przyległe do niego rejony Gór Kaczawskich to obszar bardzo zróżnicowany pod względem geologicznym i tektonicznym. W takich miejscach, ze względu na ich szczególne właściwości geofizyczne, może dochodzić do manifestacji, które mają naturę plazmy. Pisał niegdyś Paul Devereaux, tłumacząc to jako emanację zjawisk makrokwantowych. John Keel nazywał takie miejsca po prostu oknem na inną płaszczyznę rzeczywistości. Czy taki rejon o szczególnych właściwościach geofizycznych może przyciągać zjawiska anomalne? Może. Świadczą o tym liczne obserwacje UFO z tego obszaru. Możemy o nich poczytać też w literaturze folklorystycznej. Można powiedzieć, że na trwałe wpisały się one w kontekst folkloru ludowego. Autor Damian Trela. Czas tajemnic. www.czastajemnic.blogspot.com. Czytał Ivelios. Wszystkich potencjalnych świadków obserwacji UFO z Dolnego Śląska i innych rejonów Polski prosimy o kontakt z Damianem Trelą na adres e-mail dam.trela@gmail.com. dam.trela@gmail.com. Badacz na życzenie świadka zapewnia pełną anonimowość.